To był październik 81 roku. Ponoć zaczęło się od tego, że jeden z Romów chciał kupić w knajpie piwo, bez kolejki, która była na kilometr, i dali sobie z Polakiem po pyskach. Byłem wtedy na randce z dziewczyną, wracam do domu, jadę autem i ktoś krzyczy do mnie. Romek, uciekaj, nie pytaj, idą nas spalić. Rozglądam się, widzę płomienie. Ludzie w amoku z kijami, pałami, kamieniami, wszystko to moi znajomi Polacy, ale mają mord w oczach. Jadę szybko tu na Berka do siostry, która była w ciąży, miała małe dzieci. Wjeżdżam w uliczkę, a tłum biegnie na mnie. Chcę wycofać. Ale z tyłu też tłum. Krzyczę, zejdźcie, nie chcieli, jeszcze bardziej wściekli. Widziałem, że jeśli mnie wyciągną, to zlinczują. Boże, o co chodzi, co się dzieje? Myślałem, że mnie zabiją. Chciałem się ratować, bałem się strasznie, więc wjechałem w nich, by się przedrzeć, a oni kamieniami w samochód, w okna mieszkań. Nieśli butelki z benzyną, niektórzy to moi koledzy. Widziałem ich twarze, wściekłe. Gaz do dechy i uciekam. Nie wiem, czy rodzice żyją, czy siostra jest cała. Jadę przez miasto i już wiem, że to pogrom. Bo jedne samochody płoną, inne zwalone do rzeki. Oni z pochodniami krzyczą, zabić cygańskich skurwysynów. To były tysiące ludzi. Byłem pewny, że poleje się krew, że będą zabici. I ciągle te znajome twarze, ci kumple od piwa, ale i urzędnicy, ludzie, których widywałem w kościele. Gruchnęła jeszcze plotka, że Romowie zabili polskie dziecko, więc krzyczą, zabić cyganów. Idą pod szpital, gdzie ma być to zamordowane dziecko, ale słyszą, że to nieprawda. Romowie schowali się w kamienicach na Stolarskiej, więc ten tłum tam płynie, lecą cegły, koktajle Mołotowa. Brać cyganów, skurwysynów! Chcieli spalić nas żywcem. Ci, którzy zdążyli, uciekli do lasu z dziećmi. Brali, co mogli unieść. Czy ktoś stanął w naszej obronie? Nie. Może ktoś próbował. Pamiętam Józka, kumpla, który szedł na przodzie. A gdyby mnie dopadł, to by chyba zabił. Zdałem sobie sprawę, że nikt nas nie obroni, że to koniec, spalą nas. Pojechałem naokoło, pod jednostkę wojskową, potem do ojca. Wracałem innymi drogami i już widziałem łunę, że coś się pali. I wtedy zobaczyłem ZOMO. I to jest najbardziej paradoksalne w tym wszystkim. Przed naszymi kolegami, Polakami, uratowało nas ZOMO. Bo gdy milicja zobaczyła, że benzyna poszła w ruch, że zaraz będą płonąć domy i ludzie, to rzucili się na ten tłum z pałami i rozgonili. Zamieszki trwały do nocy. Rano baliśmy się wyjść. Nikt nie wiedział, czy nie zacznie się znowu. Dochodziły do nas informacje, że spłonęły samochody, były próby podpaleń mieszkań, pobicia, ale chyba nikt nie zginął. Poszedłem do Józka i pytam, dlaczego? Co my ci zrobiliśmy? Przecież nasze rodziny się znają, jesteśmy kumplami, sąsiadami. I jeszcze dodałem, nigdy już nie będziesz moim przyjacielem. Nie pamiętam, co odpowiedział. Szedłem ulicą, bojąc się cały czas, i widziałem spojrzenia ludzi, którzy jeszcze wczoraj byli moimi przyjaciółmi, sąsiadami. Nienawiść, strach, szaleństwo w oczach. Zostałem w mieście, ja, został mój ojciec i jeszcze kilku Romów, a reszta uciekła do lasu. Przyjechała po nas milicja i mówi, że powstał komitet do spraw wypędzenia cyganów. Pamiętam, tak to nazwano, i że mój ojciec, jako że ma autorytet, musi iść na spotkanie tego komitetu. Wsadzili nas do suki i zawieźli na spotkanie. Ci milicjanci byli z psami, wieźli nas kordonem, jakby sami się bali, że to jeszcze nie koniec. A ludzie patrzyli tak, że gdyby nie milicja, to by nas zlinczowali. Spotkanie komitetu do spraw wypędzenia cyganów odbyło się na posterunku. Byli ludzie z władz miasta, był jakiś członek partii, przyszło kilka osób z tego tłumu, który chciał nas pozabijać. Siadamy za stołem i oni mówią, widzicie, co się stało? Już nie możemy wspólnie żyć w Oświęcimiu. Zasugerowali, że powinniśmy wynieść się do Bielska Białej i tam sobie zrobić getto. Mój ojciec był przejęty, gdy usłyszał od swoich sąsiadów, po 20 latach wspólnego życia nie chcemy was. A przecież część z nas urodziła się w Oświęcimiu. Ojciec mówi, przecież my jesteśmy też Polakami, ludźmi stąd, jak możecie nas wyrzucać? A oni jeszcze, że lepiej by nie wychodzić na razie z domów. Romowie też nie byli święci. Nie ma co, u każdego się jakaś kanalia znajdzie. Ale tam nie było naszej winy, po prostu próbowaliśmy żyć tak, jak potrafimy. Kło w oczy, że jesteśmy zaradni. Na miłość boską, przecież byliśmy zaprzyjaźnieni. Jeżeli ktoś łamie prawo, od tego była milicja. Ciągle to pamiętam, jakby to było wczoraj. Komitet zaproponował, że pomoże nam wyjechać. Mój ojciec mówi im,
Panowie, wszystko wróci do normy. My tu mieszkamy. Gdzież będziemy wyjeżdżać? Nie mamy dokąd. A oni wyjazd, wilczy bilet w jedną stronę. Jako jeden z pierwszych wyjechał mój brat do Szwecji. Pisał stamtąd, że jest mu dobrze, że możemy przyjeżdżać. Skąd ta Szwecja? Bo były dwie możliwości wyjazdu bez wizy. Berlin Zachodni i Szwecja. Ja też dostałem ten dokument, wilczy bilet w jedną stronę, ale nie chciałem. A potem poszedłem do centrum Oświęcimia, kilka dni po rozruchach i zobaczyłem wywieszkę na knajpie. Cyganom i psom wstęp wzbroniony. Dzisiaj wiem, że to był podobny mechanizm jak z Żydami, jak pogrom w Kielcach. Tylko nas uratowało ZOMO. Może dlatego Żydzi z Oświęcimia, którzy nadal tu mieszkają, nie przyznają się do swojego pochodzenia? Bo są tacy. Studium reportażu przy Teatrze Jaracza w Olsztynie. Trochę w kosmosie, bo jest zaraza i na Zoomie się spotykamy. Gorzej jest, a może i lepiej. Jesteśmy w różnych miejscach Polski. Ja jestem po drugiej stronie Polski, wy jesteście w Olsztynie. Marcin Kącki, którego dzisiaj zaprosiłem na warsztaty, na spotkanie z nami i z publicznością Teatru Jaracza, jest zdaje się w Poznaniu w teatrze. Cześć Marcin. W teatrze. Cześć, dzień dobry wam wszystkim. Właśnie co jakiś czas zapraszamy wybitnych reporterów do nas, na warsztaty i do teatru, żeby ich przemaglować. Znaczy, żeby popytać ich, jak to robią, jak zostali reporterami, jak pracują z bohaterem, jak potem, jak zbierają materiał, jak pracują nad tekstem. Wszystko nas bardzo interesuje, ponieważ uczymy się sztuki opowieści na podstawie takiej techniki, którą używają reporterzy. Okazuje się, że tych metod jest bardzo wiele. Właściwie co reporter to metoda. Pewne rzeczy się powtarzają i są też zeznania sprzeczne, ale o tym byśmy sobie pogadali. I ja was tylko proszę o taką fajną aktywność, żebyście zadawali pytania Marcinowi. Marcin zgodził się na nagrywanie tego materiału, takiego warsztatowego, chociaż powiedział, że chciałby to zobaczyć potem, po montażu. No ale jak wiadomo, reporter nie jest cenzorem, więc pokażemy Marcinowi, ale on oczywiście po prostu ci nie ufam. Nie będzie interweniował, przecież reporter nie jest cenzorem. Zresztą o tym chętnie porozmawiamy. Wiem, że jednym z twoich zaskoczeń był pogrom 81 roku, pogrom ludności romskiej. To zresztą wybrałeś do czytania przez naszych aktorów, przez aktorów Jaracza. Cały twój rozdział poświęciłeś temu twój rozdział. Powiedz, jak się dowiedziałeś, jak to było, że pojawił się ten wątek w twojej książce o Oświęcimiu? Słuchaj, ja się dowiedziałem z rozmów z Romkiem Kwiatkowskim. To jest Romem, który wrócił w latach 80. do Oświęcimia. Chociaż gdzieś mi świtało, że coś gdzieś kiedyś. Później sobie dopiero zdałem sprawę z tego. Zacząłem na swoich półkach szukać książki Lidki Ostałowskiej. Cygan to cygan. I przypomniałem sobie, że ja to kiedyś u niej czytałem. Tylko, że u Lidki to jest taki temat, który widać było, że tam jeszcze chyba rozmówcy nie byli gotowi na to, żeby o tym więcej powiedzieć i rozmawiać w tej książce Lidki. Ale zdałem się sprawę, że moja wizja jest żadna. I tak naprawdę ja się zacząłem dowiadywać samym o Oświęcimiu od miejscowych Romów. Właśnie od Romka Kwiatkowskiego do innych. Zacząłem to konfrontować. I tak jak mam zawsze w zwyczaju, myślę sobie, dobra, to teraz się rzucę w bibliografię. Czytam sobie na ten temat parę książek. Tak jest zawsze, wiesz, z tematem historycznym, prawda? Znajdujesz jakiś wątek, pogłębiasz go w lekturze, a tu nic. Żadnej książki, żadnej monografii, żadnej historii, żadnych dokumentów. Kwerendy nie ma gdzie zrobić. Tam się okazuje, że to jest kompletnie nieznana historia, która nie ma żadnego pokrycia w dokumentacji historycznej. No i zaczynam typową ścieżkę reportażową, bo nie ma innego wyjścia, czyli od człowieka do człowieka. Próbujemy sobie, wiesz, zrobić takie badania archeologiczne na pamięci i wyciągnąć tą historię, która przecież nie jest taka stara. My mówimy o 81 roku, symbolicznie kilka tygodni przed stanem wojennym. Ludzie żyją z tą historią, wiesz. Romek Kwiatkowski, który był prawie ofiarą tego pogromu, bo chcieli go pobić, spalić mieszkańcy, dzisiaj jest ich sąsiadem. Chodzi naprzeciwko nich i mówią sobie dzień dobry, albo nie mówią, albo mówią półgębkiem. To jest niezwykle żywa materia, która, wiesz, tam jest pod skórą po prostu. Jak się z Romkiem rozmawia, to on ma te swoje, wiesz, teorie, mówiące o tym, że jak coś do czego dojdzie, to on wie, że oni do niego pierwszego przyjdą. On się ciągle boi. To jest typowy przykład zdarzenia historycznego, które nie zostało kompletnie przerobione przez miasto.
Ale tam jest jeszcze, tam docierasz do kolegów Romka, dawnych kolegów być może, ale którzy brali niby udział w tym pogromie, ale teraz o tym opowiadają też, prawda? I opowiadają jakby, pokazują jakby drugą stronę, znaczy wykładają swoje racje, co, które też są niesamowite, że zaskakujące. Tak. To nie były łatwe rozmowy. To nie jest tak, że wiesz, idziesz i pytasz wprost, jak tam było na pogromie. Tylko to są rozmowy. To jest też ważne, bo jednak ludzie, którzy brali udział w tym pogromie, oni mają poczucie wstydu. Oni wiedzą, że to. I próbują znaleźć różne formy usprawiedliwienia tego. Albo byłem młody, albo ci Romowie to złodzieje byli, panie, bo się ciągle kłóciliśmy. Bo my jesteśmy lepsi, cywilizowani, wykształceni, a oni tutaj, wie pan, jednak z lasu wyszli. Więc mniej czy bardziej bzdurne te dowody racjonalizacji sobie znajdują, ale widać się na ten wstyd. Ja pamiętam, że czułem w tych chwilach, że to jest taka historia, gdzie jednak oni wiedzą, że byli sprawcami. A stać po stronie sprawców jest zawsze, wiesz, wstydliwe. A to tam chyba dwa razy się pojawia takie oskarżenie Romów, że współpracowali z SB, że zanosili jakieś tam prezenty, prawda, milicji. No tak, ale mówimy o czasach, gdzie w zasadzie wiesz, wszyscy współpracowali, więc ten zarzut współpracy z SB też jest jakąś formą asekuracji. Także to jest też raczej dowód, nawet nie tyle na prawdziwość historii, co raczej dowód na tą właśnie potrzebę racjonalizacji tego, że no musiałem być sprawcą, bo byłem sprawcą w słusznej sprawie. A dlaczego tak ważny jest ten pogrom jest w tej opowieści o Oświęcimiu? Wiesz, bo to jest przede wszystkim to jest opis pewnej struktury miejskiej i jego skomplikowanej historii, że mamy lata 60. i też tej, wiesz, tej takiej niezwykłej przypadkowości losów historycznych, bo mamy lata 60. Oświęcim nie był Mekką Romów, był punktem na pewnym szlaku ich koczowniczego trybu życia. Oni w pewnym momencie tam sobie zatrzymują się nad Sołą, nad rzeką, żeby było wygodniej. Przychodzi dekret, trzeba się osiedlić. No to jak trzeba się osiedlić, to koniec, milicja zajeżdża, oddawać koło, nie ma żadnej drogi. I się osiedlamy, no to siedzimy nad Oświęcimiem, skoro tu wylądowaliśmy. I nagle te 500 ludzi tam się osiedla, dostają mieszkania, głównie po żydowskie oczywiście, stają się częścią tej tkanki miejskiej, no i pojawia się, wiesz, ten problem obcości, prawda? Czyli jacyś obcy inni, wyglądający inaczej. Lata 60. to nie jest okres edukacji i asymilacji. W PRL-u raczej, powiedzmy sobie uczciwie, władze PRL-u były raczej słabe w tym, jak uczyć tolerancji i asymilacji. Więc to prędzej czy później groziło niestety konfliktem społecznym. I teraz znowu dotykamy tak naprawdę tej, wychodzimy z życia do tej symboliki, że myślimy sobie, że to jest ostatnie miejsce tego święci, gdzie może dojść do tak ostrego konfliktu społecznego. Ludzie nauczeni piekłem, wokół którego żyją, a nie, tu jednak wiesz, mamy ten 81 rok i ten pogrom, jeszcze wiesz, ten paradoks, gdzie w pewnym momencie, drugiego dnia pogromu bodajże, w obronie Romów przed miejscowymi stanęli zomowcy. Którzy już się gotowali i szykowali na stan wojenny. Tak, oni już byli w pełnym rynsztunku, więc też wiesz, bardzo silna jest ta symbolika, prawda, która może jakoś determinować te wydarzenia, albo coś nam mówić o historii tego miejsca. No, pogrom 81 Oświęcim, wiesz, no, ale jak to w ogóle brzmi, zauważ. Pogrom 81 w Oświęcimiu. No rzecz, która nam się... Ty to umiesz. Tu jest, wiesz, tyle tych symboli, tyle tych kontrastów, tyle takich zdarzeń, nieprawdopodobności, że my jako reporterzy to się rzucamy na taką historię. Poszukujemy się w niej różnych warstw, procesów społecznych. W 90 roku Nowa Polska. Wałęsa, Mazowiecki, pełen entuzjazm. Wszyscy ruszyli z kopyta. Nasze mieszkania, gdy nas wyrzucono, zajęli Polacy. Ciekawe, nie? Żydzi poszli do gazu, my na ich miejsce. Nas wyrzucili, Polacy na nasze miejsce. Nawet raz zaszedłem tam, ale nie chciałem wchodzić do środka, by nie drażnić. Postanowiłem wybudować dom niedaleko centrum i zaczęło się. Że cygan się buduje, że trzeba go pogonić. Miałem oszczędności, więc chciałem kupić działkę pod jakiś interes. Usłyszałem w mieście, że nikt mi nie sprzeda. W końcu znalazłem teren w parku nad rzeką. Kiedyś to była pijalnia piwa. Miałem projekt architektoniczny na restaurację. Złożyłem dokumenty, dali mi zgody. Przebudowałem do stanu surowego i znowu się zaczęło. Ludzie pisali skargi do miasta, że nie będzie można chodzić parkiem, bo pojawią się noże, mordy, cyganie. Jeden z urzędników pyta mnie, a będzie można z dziećmi przechodzić? A ja chciałem restaurację, jedzenie, czardasza, ślub. Najgorszy był pewien bardzo kościółkowy radny miejski, Foxa. Urządzał batalię przeciwko mnie.
Chcieli wstrzymać mi budowę pod byle pozorem, ale miałem porządek w papierach. W końcu się udało. Powstała restauracja, a w zasadzie zrobiliśmy miejsce kultury, bo razem z Darkiem Maciborkiem z RMF-u, który mieszka w okolicy, zrobiliśmy inwazję mocy w Oświęcimiu. Był perfekt, Lombard na stadionie, choć wszyscy się bali, czy przystoi w Oświęcimiu koncert rockowy. Ale przyszło pół miasta. W końcu muzyka w mieście Zagłady, normalne życie. Zrobiłem koncert ku czci papuszy, w plenerze, z chórem, orkiestrą. Przyszło kilka tysięcy ludzi. Ale ludziom nie przeszło. Raz po meczu Unii Oświęcim kibole szli przez miasto, zniszczyli wszystko wokół mojego domu. Zgłosiłem sprawę na prokuraturę, nikogo nie znaleziono. Niszczono mi też pub, złożyłem doniesienie, ale prokurator mnie oskarżył o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Młodzież zaczęła się do mnie przekonywać dopiero, gdy Telewizja Polska wyemitowała w 1996 roku film Ostatni Cygan w Oświęcimiu. Ale pogrom nadal pozostaje w sferze milczenia. Raz, kilka lat temu, zrobiłem spotkanie Kozioł Ofiarny, debatę w rocznicę tych wydarzeń, ale niewiele osób przyszło. Media też nie były zainteresowane. Poznań, jak dobrze pamiętam, Poznań jest taką pierwszą próbą reporterską sportretowania miasta. Nie, drugą. Pierwszy jest Białystok, potem jest właśnie Poznań. Teraz wróciłeś z Oświęcimia w pewnym sensie. I jedziesz tam, żeby zapytać ludzi, jak się żyje przy największym obozie zagłady, przy byłym największym obozie zagłady. No właśnie, tak chciałem cię zapytać, po co tam pojechałeś, skąd ci się to wzięło i co usłyszałeś? To już drugie pytanie. Wiesz, to jest 2015 rok, kiedy promuję tam Białystok w spotkaniu w Café Bergson. Zresztą to jest połączony budynek dawnej synagogi i domek jednorodzinny ostatniego Żyda oświęcimskiego, Szymona Klugera, który zmarł tam po 2000 roku, a przez te wszystkie lata po wojnie żył tak, jakby ta wojna się nie skończyła. Jakby w zamknięciu, w izolacji, nie? W zamknięciu, w izolacji, w jakimś takim, wiesz, eskapizmie, może trochę w jakimś zaburzeniu psychicznym, bo to do końca nie było wiadome, chociaż zdradzał jakieś takie oznaki pewnych problemów, być może spowodowanych traumą wojenną. I takie miejsce oraz kilka innych, które zobaczyłem, wiesz, zawstydziły mnie. To znaczy ja sobie zdałem sprawę z tego, że moja wiedza o Święcimiu jest w zasadzie wstydliwa. To znaczy ja jednak to kojarzę tylko z obozem lub z muzeum późniejszym. Ale potem, gdy sam odwróciłem, zdałem sobie sprawę z tego, że nie tylko ja tak myślę, że wszyscy, wiesz, w moim kręgu kulturowym, bo sobie pytałem ludzi, co wiecie o Święcimiu, to w zasadzie nikt nie myślał o obozie. Pamiętam jakąś taką jedną zaskakującą rozmowę, że ktoś w ogóle myślał, że Oświęcim to jest gdzieś wiesz, koło Wałbrzycha. Nie czytałeś mojego reportażu. Twojego? Tak. Twój reportaż przeczytałem później. Chodzi mi o to, wiesz, że też chodziłem po Oświęcimiu, też pytałem, jak się Państwu żyje. I wiesz co, znaczy to było tam w 2005 roku. I wiesz, co się potem stało? Znaczy ja tam mieszkałem, nocowałem, rozmawiałem z ludźmi, jeździłem po całym mieście. I teraz jak sobie próbuję przypomnieć miasto Oświęcim, to ja je zapomniałem. Znaczy ja pamiętam znowu bramę, wiesz, śmierci, pamiętam Auschwitz, pamiętam to, co się, to wokół obozu, wokół muzeum, a nie pamiętam miasta. Nie mogę sobie przypomnieć ulic, nie mogę sobie przypomnieć rynku. Wiesz, jakby, a przecież tam po prostu, tam wiesz, no byłem, nie? Tam z ludźmi się spotykałem, to były jakieś rzeczy, które były na tyle żywe i ważne, że powinny zostać u mnie w głowie, a zdaje się, że to działa, jakby ten proces, który ty odkrywasz, opisujesz w książce, no działa ciągle, to znaczy, że nawet z mojej pamięci reportera to się wymazuje, no bo staje się ważniejsze, staje się to doświadczenie obozu, to doświadczenie, wiesz, Bo ono jest, wiesz, muzeum zagłady. Bo to jest trochę pieczątka. To jest taka pieczątka, z którą przyjeżdżasz i pieczątka, z którą wyjeżdżasz. I w zasadzie poza tej pieczątce, która gdzieś tam, wiesz, w mózgu się odbija, niewiele zostaje, dlatego że ten kod kulturowy miejsca pamięci o zagładzie jest tak silny, ale nie tylko przez skojarzenia, bo teraz pytanie, skąd się biorą te skojarzenia? Przecież to są tak naprawdę silne kody, które dostajemy już od dzieciństwa, od pierwszych lat edukacji. Mało tego, są to kody popkulturowe. Auschwitz jest bardzo silny w popkulturze. Auschwitz jest silny w kawałach, które są rybaczne i przekraczają granice jakiegoś smaku i przyzwoitości.
Auschwitz istnieje w jakichś piosenkach faszystowskich, istnieje, wiesz, jako porównanie do... przecież Auschwitz, bardzo często mówimy, że coś jak Auschwitz, więc albo mam Auschwitz gdzieś tam, prawda? Że to jest tak bardzo silne i związane z tą zagładą, że w gruncie rzeczy ja się cały czas zastanawiałem przez książkę, czy jest jakakolwiek możliwość, szansa i nadzieja, że można dokonać balansu między tą potrzebą kultu artyologicznego, czyli Auschwitz-Birkenau, takiego pomostu, a między miejscem, które jest miejscem do życia, czyli Auschwitz-Brzezinka. No ale jechałeś tam trochę z takim nastawieniem ironicznym, jak podkreślasz w wywiadach, prawda? Tak, ja specjalnie o tym mówię i specjalnie o tym piszę w książce, że ja przez pierwszy dzień, dwa byłem łowcą ironii. To znaczy, gdy widzę, wiesz, tablicę najtańsza chemia z Niemiec, gdy widzę na przykład... Albo najlepsza, prawda? Najlepsza chemia z Niemiec, albo najtańszy gaz w mieście, albo uwaga, zły pies, tabliczka z owczarkiem na czyimś płocie. Że to są wszystko... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest tak silne, że ja w zasadzie tam nie chcę widzieć życia. Że spodziewam się, że za chwilę z tego kiosku z tabliczką najlepsza chemia z Niemiec w zasadzie powinna być wyjść jakaś postać, która będzie jakimś właśnie fantazmatem okresu zagłady. Że nawet, wiesz, we mnie... I wiesz, wtedy pomyślałem, że jeśli ja jestem reporterem, jeżdżę po kraju czy po świecie i rozmawiam z ludźmi i próbuję te stereotypy gdzieś tam... wyciągać i pokazywać, co jest pod spodem, to jak to musi być silne w ludziach. I wtedy zacząłem rozmawiać z ludźmi, słuchaj. I to się okazało, że te rozmowy z moimi znajomymi, że brzmią podobnie. Znaczy, nikt nic nie wie na temat Oświęcimia. Ktoś miał znajomego kiedyś z Oświęcimia na kolonii szkolnej, albo gdzieś. I ten znajomy tam zawsze był przedmiotem drgin i ironii, bo pytano go, na której wyczy mieszka. Ale to, że to jest 40-tysięczne miasto, które ma 800 lat, niezwykłą historię zaborową, łącznie z tym centrum przeżytu ludźmi, którym był w XIX wieku. Ten, wiesz, okres międzywojenny, bo można powiedzieć, że Oświęcim był w jakiejś mierze sztetlem, bo w połowie był zamieszkany przez społeczność żydowską. Później ta historia PRL-owska, a jeszcze ten, wiesz, ten zakład wielki chemiczny postawiony przez hitlerowców, który dzisiaj jest spółką akcyjną. To są wszystko w zasadzie, wiesz, samo narzucające się historie i tematy, prawda? Na tym zdziwieniu wypływające. No i to zdziwienie, w zasadzie z wyjątkiem tego twojego reportażu w dużym formacie, ja nie znalazłem nic, co by przybliżało jakąś perspektywę, czym jest miasto. Ale wiesz co, ale tej ironii do końca nie wygubiłeś, tak? Bo ta ironia cię tam pcha do tego Oświęcimia, chodzi, że jesteś zbieraczem ironii przez dwa dni, potem rozmawiasz z ludźmi, ale jednak jak pani wraca, pani, która w willi Hessa chyba mieszka i mówi, odkręci mi pan gaz, nie puści mi pan gaz, bo wychodząc do miasta zakręciła ten główny zawór, to ty mówisz, czyli sobie tam lecisz tą ironią. Tak, ten system skojarzony jest... Jak siedzisz tam na dachu hotelu Hilton w jacuzzi i popijasz drinki, to mówisz, że czujesz jak... Myślę, że tego się nie da pozbyć, wiesz, bo to jest jednak... na urlopie, tak? Tak, tak, tak. To są wszystko po co zostawiłeś te rzeczy, tą ironię? Słucham? Dlaczego zostawiłeś w książce tą ironię? Bo tak czułem, wiesz. Bo tak czułem, bo to było... Jeśli to było szczere, wiesz, uczciwe doznanie, to ja chciałem pokazać, jak to jest silne, prawda? Więc tak, to zostawiam. Nie chcę, wiesz, ludziom mówić, przepraszam was bardzo, ja jestem tutaj człowiekiem, który jest daleki od tego typu skojarzeń, bądźmy przyzwoici, zachowujmy się jak porządni ludzie. Nie, właśnie ja mówię czytelnikowi, zobacz, jak to działa, jakie to jest silne. Zobacz sam na sobie, przyjedź tutaj, zobacz sam na sobie. Z obozu pamiętam, a to koniec lat 60., że jestem dzieckiem i idziemy zobaczyć miejsce, gdzie zginęły moje ciotki i babcie. Bo gdy osiedliliśmy się w Oświęcimiu, starszyzna dużo mówiła o tym, że to miasto, gdzie ginęli nasi. A ciotka opowiadała, kto zginął, jak zginął i że dlatego tak mało nas zostało. Chodziliśmy tam, by zapalać babci i ciotkom świeczkę. A jeden wujek wpadł tam w histerię, trzeba go było wynosić. Stracił w obozie całą rodzinę. A kiedy już miałem restaurację, coraz częściej myślałem, że muszę robić więcej, że trzeba wyrzucić z siebie i z ludzi tego brudnego cygana. Więc postanowiłem, że zacznę od obozu. Bo skoro moi bliscy zostali tam zamordowani, tyle tysięcy Romów. Poszedłem do dyrektora Smolenia, jakoś na początku lat 90. i mówię, że w obozie nie ma o tym żadnej informacji. Że nawet wiszą tam zdjęcia moich ciotek, ale są podpisane Polki. Ani słowa, że także Romki. Zostałem jak zwykle wyrzucony. Powiedziano mi, że nie jestem partnerem do rozmów, bo oni rozmawiają tylko z instytucjami. A kim ja właściwie jestem? No i znów się uparłem.
No to zakładamy Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu. I wtedy wybucha mława. Pogrom. Bo Rom spowodował wypadek samochodowy. Poczułem to samo, co w 81 roku, gdy uciekałem przed tłumem. Że mamy już demokrację, wolność, a nadal jesteśmy bezradni wobec nienawiści. Że nikt nie jest w stanie nam pomóc, że Romowie nie są partnerami. Zacząłem działać jeszcze szybciej, by jeszcze prężniej działała organizacja. Jakbym czuł, że musimy się ratować, że trzeba się śpieszyć. Znałem wielu Romów, którzy mieli polskie nazwiska i nikt nie wiedział o ich pochodzeniu. Chciałem ich wyciągnąć do wspólnego działania, ale większość odmówiła, bali się. To samo czuję dzisiaj, gdy patrzę na Patryka Jakiego, którego mama jest z domu Romką o nazwisku Mirga, którego dziadek był Romem i wiem, że dziennikarze pytają go o pochodzenie romskie, a on zaprzecza. Tak to niczego nie zbudujemy. O co walczę? O normalność. Ostatnio moja 15-letnia córka usłyszała od kolegi: asfalcie, małpo, spadaj do siebie. Młoda mówi do mnie: tato, przecież jestem stąd, niczym się od nich nie różnię. Córka sama poszła do dyrektorki i kolega ją przeprosił. Ale jak będzie dalej? Marek Edelman mówił mi: musimy zwalczyć ten lęk, który mamy w genach, edukacją. Dla mnie jest taki, mam taki kłopot, właściwie kim jest reporter w tym wszystkim? No bo on jest intruzem w tym świecie, prawda? On jest kimś z zewnątrz, tak? I teraz właściwie jak to rozegrać? Jak ty jesteś kimś, nie tyle nieproszonym w tym Olsztynie, ale kimś obcym, kimś, kto wchodzi w ten świat tych właśnie napięć między cmentarzem a życiem, między pamięcią a niepamięcią albo chęcią zapomnienia. I właściwie jakim prawem ty w tą rzeczywistość ingerujesz i tych ludzi przepytujesz? No to są pytania, które sobie musicie też zadać jak autorzy. Tak. To jest, myślę, bardzo duże... To nie jest tak, że słuchajcie, jesteśmy maszynami do pisania. Każdy z nas ma swoją osobowość. Jestem przekonany, że tak jak tutaj siedzimy, nie znam waszych cech charakterologicznych osobowościowych, ale załóżmy, rzucam zupełnie jako abstrakt, załóżmy, że Ewa Romanowska tego by nie zrobiła. Nie zbliżyłaby się, nie weszła, nie ingerowała. Dlatego, że zabrania jej tego jej własna osobowość, jej konstrukcja psychiczna, na przykład wewnętrzna potrzeba, wynikająca choćby z wychowania, uszanowania symboliki. Powiedzmy, że Iwona poszłaby jeszcze głębiej dalej. Powiedzmy, że gdyby tu przyjechał Charlie Ledoux, autor książki Detroit, to prawdopodobnie wlazłby tam po pijaku i zacząłby pić na jednym z mauzoleum albo rozlewać wódkę, mówiąc, że to trzeba sprofanować, bo inaczej to on nie wybrzmi mu ten materiał, który chciałby pokazać. Więc tak naprawdę ten konstrukt bardzo dużo zależy od filtrów, które niesie w sobie reporter i od osobowości. Dlatego to, co powiedział Włodek na wstępie, jest bardzo też ważne, że co reporter to metoda, dlatego że co reporter to człowiek. Ja zawsze sobie zadaję pytanie, bo ja robię więcej rzeczy, słuchajcie, ale później stawiam, kurde, może tego nie napiszę, ale później myślę sobie, a nie, jednak będę uczciwy wobec czytelnika, piszę wszystko, a później nie, ja jednak to wyrzucę. To jest oczywiście, to jest cały czas proces bólu, który powstaje w pisaniu, to techniczne pisanie, czyli komasowanie tych treści. I dla mnie wyznacznikiem jest po pierwsze to, co ja to robię, czyli jeśli ja skaczę, to jestem po to, dlatego że jestem po prostu wkurzony. Jestem wkurzony, że okazuje się, że coś, co miało być miejscem kaźni, na przykład w zamyśle Jerzego Putramenta, który pisał w tym reportażu w latach 60., o czym ja pokazuję, który on już wtedy uprzedzał, że to muzeum nie stanie się tylko ostrzeżeniem przed ludobójstwem, że to muzeum stanie się zwykłą atrakcją turystyczną na drodze do innych atrakcji. I miał doskonałą rację. Bo jak jesteście w Krakowie, widzicie sobie te napisy na Meleksie, Wawel, Wieliczka, Auschwitz, only 99, prawda? Za 99 zł, dzisiaj za 109, z tego co słyszałem, podrożało, sam dojazd. Czyli Auschwitz stał się elementem Wieliczki i elementem Wawelu. Ale jest, mija rok, czyli w tamtym roku otwarto Energylandię i pod spodem jest jeszcze Energylandia. To znaczy, że prosto, że Auschwitz możecie pojechać na największe karuzele w Europie. Czyli mamy już, wiecie, coś z elementami Campo di Fiori Miłosza. I jeśli ja mam już tą wiedzę po reportażu, to ja sobie wtedy wyobrażam, że mogę sobie więcej pozwolić. Że ja też wchodzę w tę sesję, że ja ją też demoluję, też zrobię ten dekonstrukt. Pokazuję nawet na swoim przykładzie, że ja, reporter, również to zrobiłem, prawda? Również obaliłem pewne kody, pewną symbolikę. Czy słusznie? Nie mam pojęcia. Połowa czytelników jest oburzona, druga połowa zachwycona. Ty mówisz o takim właśnie jakby naruszaniu tych granic i że nie należy się bać pewnych pytań, wejścia w tą rzeczywistość. Nawet mówisz o dekonstrukcji, prawda?
Tylko pytanie jest, właściwie pytanie jest o granice tego, znaczy, czy dla ciebie są jakieś, czy ty widzisz jakieś granice tego, bo wiesz, bo jak teraz patrzę na nasze twarze, to pewnie każdy się zastanawia, gdzie by się zatrzymała, tak, nawet tak hipotetycznie założyłeś, że Ewa Romanowska by to inaczej napisała, czy by nie wchodziła w takie zderzenie z tą rzeczywistością Oświęcimia, Auschwitz, nie przechodziłaby przez ten płot. Pewnie trafiłeś, ja pewnie też bym nie przełaził, chociaż nie wiem. W każdym razie chodzi mi o to, gdzie ty jako reporter i gdzie w ogóle reporter powinien znaleźć taką granicę, bo z drugiej strony reporter to jednak, tak jak nas tam uczyli klasycy, to są jednak uszy i oczy czytelnika, prawda? Znaczy to nie jest ten taki demiurg, który właśnie na własnych zasadach tą rzeczywiście dekonstruuje, czy ją tam w nią wchodzi, tylko on jednak jest na usługę, znaczy jest takim, wiesz, na zamówienie czytelnika to robi, znaczy w imieniu czytelnika, o to jest lepsze, w imieniu czytelnika. No tak, i to są w zasadzie, to jest tak naprawdę... Co reporter może, a czego nie może, o tak bym powiedział. To jest odwieczna dyskusja, ponieważ zasady pracy reportera, dziennikarza nie są skodyfikowane, prawda, nie ma kodeksów etycznych, ani regulaminów, co jest moim zdaniem zdrowe i naturalne. Ale to, o hienach dziennikarza się mówi. Że co? O hienach dziennikarza się na przykład mówi. No tak, to wtedy są, wiadomo, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś, mamy potrzebę nazwania czegoś, to w zasadzie zawsze to nazywamy hieną. Jeśli uważamy, że ktoś wykorzystał za bardzo na przykład zaufanie swojego bohatera albo skłamał, albo tak. Ponieważ to etycznie to nie jest rozwiązane, a dyskusje, jak wiecie, wracają zawsze, ilekroć pojawi się reportaż, który wychodzi spoza kamery przemysłowej, jak ja to nazywam. Bo są różne szkoły, różne dyskusje i różni zwolennicy, prawda? Załóżmy, że Włodek Nowak jest zwolennikiem czułej narracji, czyli uważa, czyli ma swoje takie podejście trochę w rękawiczkach do bohaterów. To też będzie abstrakt, bo Włodek miał różne reportaże i też różne granice przekraczał w tych reportażach. Podejrzewam, że też się z tym później gryzł, bo właśnie się z tym gryziemy tak naprawdę, że tych granic ma. I możemy być oczywiście kamerą przemysłową, czyli dawać obraz jeden do jednego i zapisywać go. Możemy wychodzić spoza tej kamery, brać tą kamerę i pokazywać na siebie, pokazywać na innych. I tak jak czytacie reportaże i książki, tak zauważycie, że czasami jest mniej bohatera, czasami więcej, mało tego, czasami bohater prowokuje pewne zdarzenia, chce wyzwolić jakiś proces, który ma wrażenie, że jest uśpiony. I wydaje mi się, słuchajcie, że granicą znów, oprócz pewnych norm obyczajowych, etycznych, które mamy wpojone, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi, to jest jednak też w dużej mierze osobowość właśnie reportera. Wydaje mi się, że trudno jest, jak sądzę, wyznaczyć sobie kanon pewien granic, którym się posługujemy w całym życiu jako reporterzy. Dlatego, że nie wiemy właśnie, co będzie za zakrętem. Czasami jest jednak tak, że to dziennikarz jest sprawdzany, reporter jest sprawdzany przez bohaterów, przez środowisko. Dlatego się nie da przewidzieć z góry, że to nie my ich sprawdzamy i notujemy sobie, że nie jesteśmy kronikarzami, którzy przyjeżdżają, siadają z maszyną, z dyktafonem i z długopisem i mamy komfort czystego zapisywania. Przepraszam bardzo, ja tutaj nie za bardzo, bo ostatnio na warsztatach powiedziano, że nie powinno się podejmować dyskusji, tylko słuchać, albo nie powinno się w ogóle przekraczać takiego miejsca, więc ja może stanę z boczku. Czasami tak się nie da. Czasami za zakrętem się okazuje, że to jest sytuacja bardzo dynamiczna, że mamy bohaterów, którzy mają wręcz potrzebę przekroczenia tego, co nie znamy. Chcą nas wziąć za rękę i powiedzieć, nie, pan tu co nie będzie siedział, panie reporterze. Ja pana biorę za rękę i pan ze mną zejdzie do mojego piekła. Potem trzeba z tym bohaterem z tego piekła wrócić. To jest chociażby książka Maestro, prawda? Gdzie ja z tym bohaterem włażę do tego piekła razem z nim. Tak, ale jest pewna różnica, kiedy to bohater ci zaprasza do piekła, a co innego, kiedy ty zapraszasz bohatera do piekła. No i wtedy moim zdaniem od waszej osobowości to zależy, słuchajcie. Znaczy, moim zdaniem trzeba być ze sobą szczery. I ja mam poczucie tego, że jeśli ja jestem szczery ze sobą i z czytelnikiem, nawet jeśli to jest kontrowersyjne, co piszę, to jednak przekraczam granice, ale granice obiektywne. Natomiast moje granice nie zostały przekroczone. Bo załóżmy, że wyrzucam jakiś fragment i myślę sobie, w zasadzie to może to jest nieuczciwe, dlaczego ja to zatajam? To się już wydarzyło, trudno. Nie kontrolowałem tego, albo zadziałał impuls, albo wręcz stwierdziłem, okej, ja to robię, bo tak mi jest wygodniej. I wtedy od waszej osobowości zależy, co wy zrobicie
I co zrobicie w tym tekście? Ale Marcin, a co wyrzuciłeś ze Święcimia? Takiego właśnie. Słuchaj, 300 stron. A takiego? Nie, takich rzeczy nie wrzucałem. Natomiast wiadomo, że skróciłem, prawda? Bo już pewnie wiecie, że pisanie to jest skracanie. Więc Oświęcim miał tam blisko 700 stron. Nie wyrzucałem z Oświęcimia rzeczy, które bym uznał, że później się ich wstydzę. W jakiś sposób. To jednak na tej drodze, to jest moja piąta, szósta książka, słuchajcie, to jednak już gdzieś mam przed wami, jeżeli będziecie pisać pierwsze swoje reportaże, to przed wami będzie bardzo wiele dylematów, dlatego że wiadomo, że wchodzicie po raz pierwszy w pewne otoczenia i zjawiska i będziecie, te dylematy się będą za wami ciągnąć. Kurde, mogłem to jednak zrobić. Grupa faszystów zaprasza was do knajpy. Może zróbmy sobie małe doświadczenie. Grupa faszystów zaprasza was do knajpy przy stadionie. Idziecie do tej knajpy, pijecie z nimi, rozmawiacie, widzicie tą rzeczywistość ich, jesteście świadkami, możecie spisywać tatuaże z ich rąk, ale w pewnym momencie wszyscy wstają, 30 osób, i śpiewają faszystowską piosenkę. Siedzicie czy stoicie i śpiewacie razem z nimi? Pytanie do wszystkich. A znasz co? Co? Karol coś powiedział? No ja śpiewam. Karol śpiewa. Dlaczego śpiewasz, Karol? Jest chyba taka jakaś granica, gdzie ktoś by mnie zmusił do przestępstwa, tak? Nie wiem, miałbym razem z nimi wziąć udział w jakiejś bójce, tak? Zrobić komuś krzywdę, tak? Nie wiem, wewnętrznie oceniam w danej chwili, że w tym momencie jeszcze mogę w tym uczestniczyć na potrzeby jakby tekstu. W momencie, kiedy miałbym, tak jak autor tego Detroit, pobić swoją żonę, czyli dokonać jakiegoś przestępstwa, być może już bym się, nawet na pewno już wtedy bym się wstrzymał. Ale popełniasz przestępstwo, propagujesz publicznie faszyzm. No jeśli to jest przestępstwo, tego nie wiem, tak? No, to, no jest, to według kodeksu jest. No to tak, no to w tym momencie tak, tak. Ale w tej danej chwili nie byłbym wyposażony w tę wiedzę i bym to zrobił. Przepraszam bardzo, dziękujemy Karolowi, odpowiadają następni. Ja chcę. A proszę, można Gaba. Na przykład stanąć, a nie śpiewać. Ja to praktykuję za każdym razem na Wigilii swojej rodzinnej, gdzie wszyscy się modlą, a ja po prostu wstaję i się nie modlę. Ale to jest jednak inny kaliber moim zdaniem, bo tu masz modlitwę, jakby po prostu nie uczestniczysz w pewnej praktyce religijnej. Ja robię tak samo. No właśnie. Ale żeby śpiewać, ale trzeba znać słowa też. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony, tak jak mówiłeś o praktyce hakowania rzeczywistości poprzez niestawianie się w kolejkę, idąc do muzeum Auschwitz, to można na przykład iść po piwo do baru. Jakby uczestniczysz wciąż w tej sytuacji, ale troszeczkę się gdzieś tam oddalasz od tego. Nie wiem, ja myślę, żebym coś takiego zrobiła. Ale z tą piosenką. Ja nie śpiewam. Iwona. Tak, ale ja mówię o tym. Nie śpiewam. Stajesz i śpiewasz? Nie znam słów, nie śpiewam. Jakby dlaczego mam znać? Nie, wiesz, bez przesady to nie są, wiesz, to nie jest Barańczak tłumaczący Szekspira, to są proste piosenki. Tak, wpadają w ucho i... Ale nie uczymy się ich w szkołach. Ale przy drugiej zwrotce już... Auschwitz, byś... Birkenau, siala, la, 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 to jest prosta piosenka. No, proste. Idę po piwo. Śpiewasz czy nie? Idziesz po piwo? No. A co się dzieje w towarzystwie, jak sądzisz, kiedy wszyscy widzą, że ty demonstracyjnie nie śpiewasz? Myślę, żeby byli zadowoleni, gdybym zamówiła też im. Wiesz, co się dzieje? Zaburzasz rzeczywistość. To, co ja mówił Włodek. Czy reporter powinien zaburzać rzeczywistość i wpływać na nią? I ty zaczynasz wpływać na rzeczywistość. Dobra, a nie wpływasz na rzeczywistość, przeskakując płot? Nie uważasz, że powinieneś jednak odstać te kilka godzin w kolejce? Rozmawiamy o sytuacji w knajpie, Iwono. Dobra. Wiem, ale ja przeskakuję do innej. Dobrze, Iwono, wrócimy do tego. Teraz może co? Może Martyna? Masz jakieś zdanie na ten temat? Co byś zrobiła? Znaczy, powiem szczerze, że w pierwszym takim przeniesieniu do sytuacji pomyślałam, żebym wstała, ale żebym nie śpiewała. Dobra, a Ewa Romanowska? Nie wstaję, nie śpiewam. Agnieszka? No ja nie wiem, prawdę mówiąc, zależy chyba od wielu różnych tam... Dobra. Jak ja bym się tam mimo wszystko czuła, jakbym się czuła strasznie skrępowana, no to podejrzewam, żebym jak najszybciej chciała po prostu no jednak mimo wszystko się odciąć i na siłę nie przeskoczyłabym pewnych rzeczy. Ale może... Z drugiej strony bałabym się, że oni wtedy też potraktują mnie z kolei jako jakiegoś człowieka bez zasad totalnie, że z nim śpiewam i że po prostu jestem taka, nie wiem, że tak bardzo chcę się dostosować z kolei do nich. Dobra. A mi się Iza. Wydaje... Przepraszam, Iza, jeszcze?
Halo, Izo. Przepraszam, musiałam włączyć mikrofon. Nie wstaję, nie śpiewam. No, jakby ja nie potrafiłabym brać udziału w reportażu wcieleniowym, a wyobrażam sobie, że jeżeli miałabym w takim towarzystwie grać jakąś rolę, to chyba bym nie umiała. A jaką rolę? Masz być reporterem. Rozumiem. A Kasia Guzewicz? To... Przepraszam, dobra, pardon. Czy jestem słyszana? Tak. Ja myślę, że w ogóle bym nie poszła z nimi na to piwo. Dlatego, że to by była jakaś już dekoracja z mojej strony. A ja chciałabym... Dobrze, ale tematem reportażu jest, kim jest faszysta. Ale nie poszłabyś na to piwo? Nie, bo no, właśnie taka wcieleniówka byłaby. Nie, to nie jest wcieleniówka, Katarzyno. Wcieleniówka jest wtedy, kiedy ty udajesz kogoś innego. Natomiast ty jesteś reporterem, oni o tym wiedzą i twój redaktor mówi, czy napiszesz tekst o faszystach. I ty mówisz w pierwszym punkcie, napiszę. Jak chcesz się dowiedzieć, kim oni są, skoro nie chcesz iść z nimi na piwo? Dobra, ale idziesz na piwo i teraz oni wstają i śpiewają hymny faszystów. Co robi Kącki? A co robi Włodek Nowak najpierw? Najpierw Kącki. Wstaję i śpiewam. Nie wstaję. I później to uczciwie opisuję. I piszę, co czułem. I piszę, co czułem, gdy byłem jednym z nich. Dobra, prawdopodobnie tak bym zrobił. A ja nie wstaję i nie śpiewam. Wiesz dlaczego? No właśnie, z tej uczciwości. Właśnie dlatego, że jestem reporterem. Że oni wiedzą, że jestem reporterem. Dlaczego mam udawać... Włodek, ale pisałeś reportaż o siłowni, to poszedłeś się, ubrałeś w strój i chodziłeś na tę siłkę. Przypomnę ci reportaż siłowni, Włodek. Nie wiem, czy ktoś czytał. Właśnie. Więc byłeś jednym z nich, Włodziu. Jesteś niekonsekwentny. Bardzo konsekwentny jestem, ponieważ wejść do siłowni i ćwiczyć ma każdy prawo. A potem byłem dziennikarzem tam. Byłem reporterem. Myślę, że znalazłeś sobie dobre usprawiedliwienie. Nie. Jest co innego. Ty idziesz z nimi na piwo, okej. Okay. Siedzisz z nimi. Reporter idzie z nimi na piwo. To o tym też porozmawiamy. Ale co innego wstaje, śpiewam hymn. Dlaczego facet, który jest reporterem, nie jest faszystą, nazistą, nie jest to wcieleniówka, jak ty mówisz, to znaczy, że ja nie udaję faszysty, tylko jestem reporterem. Dlaczego ja mam udawać faszystę? Ja chcę wiedzieć więcej. Ja chcę wiedzieć jeszcze więcej. Prawdopodobnie, ja też przypuszczam, że jestem już wtedy jednak po kilku piwach, słuchajcie, że staje się częścią tego środowiska w jakiś sposób, że przenikam w zasadzie do ich świata i staję się niestety jego częścią. To jest to, o czym mówimy, że są sytuacje, których nie da sobie powiedzieć człowiek. Idę do tej knajpy i mówię sobie, dobra, Kącki, zrób sobie kodeks. Tego ci nie wolno. Ale tak. Kiedy stajesz się czasami częścią tego środowiska, kiedy wchodzisz, ja byłem w bardzo wielu takich sytuacjach jako reporter. I jeśli Włodek, doświadczony reporter, jest w stanie dzisiaj powiedzieć i przewidzieć, co by zrobił, co nie, to moim zdaniem bardziej we Włodku działa kazus przyzwoitości, żeby się przed wami pokazać, niż tak naprawdę życie, które by go zaskoczyło. Bo ja nie mam pojęcia jako reporter. Zbyt wiele reportaży napisałem, żeby wam powiedzieć, dobrze, zachowałbym się przyzwoicie, zachowałbym się zgodnie z takim kanonem i tutaj przed wami będę odgrywał świętoszka. Nie będę, bo zbyt wiele mnie rzeczy zaskoczyło jako reportera. I moim zdaniem uczciwiej jest zawsze założyć, że się zrobi coś złego niż dobrego. Dobrze wiesz, że sytuacje reportażowe są często dynamiczne i gdy masz nagle... O co jest naszą rolą, słuchajcie? Opowiadanie ludźmi, więc tak naprawdę w pewnym momencie puszczają nam często granice, zobaczycie sami po sobie. Oczywiście. Że wam będzie później wstyd czasami, bo myśleliście, o co ja zadałem to pytanie, już wiem po co, chciałem wiedzieć więcej. Ta potrzeba wiedzenia więcej jest często mocniejsza niż nasze kody kulturowe oraz systemy zachowań, które mamy w pojęciu. Ale Marcin, no, czy słuchać mnie? Słucham? Tak, słychać. Joasia. Joasia, powiedzmy. Martyna. Może ta złość we mnie już wybrzmiała i dlatego się odblokowało. Powiedz ty mi, Kącki, co ty zyskasz śpiewaniem? Co ty opowiesz nowego ludziom, czego jeszcze nie wiesz, jak śpiewasz ten hymn? Ale kto to mówi, bo ja nie widzę... To mówię ja, Joanna Wojciechowska. Nie wiem, nie mam pojęcia, Joanno, co zyskam. No nie właśnie, wiem. Bo wiesz, są chyba takie sytuacje, w których jednak mówimy... sobie warto nałożyć jakiś kręgosłup moralny i powiedzieć, że dziennikarzowi czy reporterowi po prostu nie wypada tego robić. My mówimy o pewnym abstrakcie, natomiast mówimy o konkretnej sytuacji, o śpiewaniu. Ale ona jest hipotetyczna. Ja wam powiedziałem, że tak bym zrobił, bo wolę założyć, że zachowałbym się jednak gorzej, niż gdybym chciał być postrzegany i w sposób niezgodny ze swoimi kodeksami wewnętrznymi. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją hipotetyczną, to ja zawsze zakładam, że jednak mógłbym się zachować gorzej niż sądzę. Że nie chcę z siebie robić świętoszka, który wam teraz powie, słuchajcie, kochani, moje dzieci słodkie, pewnych rzeczy robić nie wolno.
ponieważ nigdy nie wiecie w życiu reportażowym, jeżeli wchodzicie coraz głębiej i głębiej w dany temat. Jeśli ten chłopak mówi, słuchaj stary, idziemy malować swastyki na cmentarzu żydowskim, chodź z nami. To jest kolejny przykład. Idziesz, Joanno, czy nie idziesz? Joanno? No, mnie coś wyłącza. Nie, oczywiście, że nie maluję tych swastyk, natomiast rozumiem skrajne sytuacje. Ale idziesz? Nie, bo co by mi to dało? Byłabyś bliżej życia, które w którym uczestniczysz, ale chcesz opisać. Wiesz co, ale to nie jest granica wyznaczania sobie, wiesz. Nie, to nie o to chodzi. To wiesz co, to co malowanie chodzi? Swastyk, czy śpiewanie hymnu przez faszystów nie jest rzeczą taką, której sobie nie można wyobrazić ani ja, ani skrajne zachowania w sytuacji wojennej, takiej, w jakiej był, wiesz, wiele razy, no nie wiem, chociażby Wojtek Jagielski, że człowiekowi może walnąć na wojnie skrajne zachowanie i on ale może w jakieś sytuacje wchodzić. Ale wiesz, ty chcesz za czytelnika decydować? Sorry, wiesz, no nie jesteśmy z faktu. Ale i tak decydujemy za czytelnika. Ale chcesz za czytelnika decydować, co ma sobie wyobrażać? Nie, nie chcę za czytelnika, tylko nie chcę... Wyznaczasz sobie granicę tego, co dasz czytelnikowi jako granicę wyobrażenia? Bo ja sobie takich granic nie wyznaczam i nie wyobrażam sobie tego. Nie. Ja sobie wyznaczam granicę przyzwoitości, w ramach których wszyscy powinniśmy się poruszać, wiesz? Bo jak sobie pozwalamy na wszystko, tłumacząc swoje zachowanie dobrem czytelnika, to po prostu potem robimy złą łatkę to znaczy na wszystko. Wszystkim, tak? I uważam, że to nie jest dobry pomysł na zachowanie. Mogę się wtrącić? Słuchajcie, mogę się wtrącić? Tak. Nie chcę powiedzieć, zgadzam się, co lepsze, nie taka moja rola, tylko taka moja refleksja, że niepotrzebnie tu brzmi słowo przyzwoitość. W ogóle ja bym tego słowa akurat tutaj nie wprowadzał, natomiast wprowadzał taką uczciwość wobec siebie. Znaczy, ja nie chcę udawać takiego kowboja, który wszędzie wejdzie, wiesz, tak z każdym się tam zakumpluje, zaśpiewa tu hymn, tam wejdzie do jakiejś nory, tam napisze swastykę, bo ja taki nie jestem. Ja po prostu nie umiem tego... To jest, Wodek, to jest najważniejsze. Słuchajcie, to jest najważniejsze. Ja wam, to co ja wam mówię, to jest efekt również tego, że ja znam siebie. Zauważcie, ja wam nie, dlatego wam nie mówię, słuchajcie, nie idźcie tam. Ja wam powiedziałem na początku, to zależy w dużej mierze od osobowości. Od pewnych kodów, które mamy, od pewnych granic sobie wyznaczyliśmy, nawet od wychowania i od książek, które czytaliśmy. Ja was będę namawiał do tego, żebyście robili wszystko, co jest zgodne z waszą uczciwością. Gdybym wiedział, że wśród nas jest ktoś kompletnie zdegenerowany moralnie, to miałbym opory, żeby to mówić. Natomiast zakładam, że jesteśmy ludźmi w miarę szanującymi pewne normy społeczne i obyczajowe. Chciałam być jak inni, a ojciec przyniósł mi z zachodni żarówiasto żółty tornister, i było mnie przez to widać z odległości kilometra. Nikt takiego nie miał. Chciałam zniknąć, a on chciałbym była widoczna. Jeszcze bardziej wołali za mną Murzyn, Cygan, Brudas. Przyjechał kiedyś, przywiózł magnetofon. Powinnaś pójść na historię, bo jesteś taka spokojna. Mówiłam sobie, człowieku, przecież ty nic o mnie nie wiesz. Czasem przyjeżdżał, czasem nie. Czułam strach, nie mogłam się dopasować. Krytykował mnie za źle upięte włosy, że za chuda. Kiedyś przyniósł mi książki Ficowskiego, bym poznała romską kulturę, bo przygotowywał mnie na wciągnięcie do swojej rodziny. Pamiętam fragment o tym, że w lesie szkoda było Niemcom amunicji i romskie dzieci zabijali o 5 drzewa. Wtedy też dowiedziałam się od ojca, że część mojej rodziny z jego strony zginęła w Auschwitz. W liceum zaczęłam pracować w stowarzyszeniu. Jeździłam rowerem na zamek do jego fundacji w dresie, a on, wynocha, kazał mi wrócić w spódnicy. O dobra, myślę, poświęcę się. Tylko w szprychy mi wchodziła ta spódnica. Romkę ze mnie zrobił. Gdy w liceum chciałam chodzić z jakimś chłopakiem, to albo się bał ojca, albo rodzice byli przeciwni. Przy ojcu jeszcze w liceum poznałam historię miasta, bo zaczął organizować uroczystości romskie w Auschwitz, na które przyjeżdżali Romowie z całej Europy. Na pierwszych uroczystościach było nas kilkoro. Ojciec wszędzie mnie ciągał, bo nie mieliśmy się gdzie spotkać. U mnie nie, bo mama, u niego nie, bo żona, więc po kawiarniach. Ojciec odważył się pokazać mnie swojej rodzinie na pogrzebie babci, którą pierwszy i ostatni raz zobaczyłam w trumnie. Nie wiedzieli, że istnieje, a kult dziecka jest tam silny. Tylko, że bardziej dzieci z prawowitego łoża, jak sądzę. Bałam się ich.
tyle tych cyganów, kobiety oddzielnie. Ojciec gdzieś zniknął, więc stałam z tymi kobietami w długich spódnicach. Bo też musiałam mieć długą spódnicę. Mama mi pomagała ją wybrać. Gdy weszłam na pogrzeb babci, chciałam być najpierw jak te kobiety, bo bałam się, że mnie nie zaakceptują. Nie lubiłam tych ceremonii, bo czułam się odsunięta na bok, że nie jestem ich częścią, że jestem inna. Czułam, jakby ojciec się mnie wstydził. Nie chcieli mnie za bardzo w tamtym świecie, a ja nie chciałam zbyt dużo z nimi przebywać, bo byłam pyskata. Ale przez tatę szybko tam weszłam. Gdy pojechałam na stypendium do USA, przez rok byłam tam z synem i pierwszy raz zafarbowałam włosy na blond. Choć mama mówiła, daj spokój, przecież tam u ojca cię zabiją, on tego nie zniesie. Ale i tak źle wyglądałam. Kiedyś była sprawa dotycząca mnie i romskiego kuzyna. Miałam zostać oceniona przez starszyznę. Przy stole siedziało 20 mężczyzn, ja nie zostałam zaproszona. Nawet teraz w domu jest luz. Ale gdy jesteśmy sami, gdy pojawiają się inni Romowie, mężczyźni, to zaczyna się teatr. Mnie są bliskie feminizm i prawa kobiet. Cały czas się o to z ojcem kłócę. Nie znam swojej historii do końca. Gdzie jest ten korzeń? Nie wiem. Czy w ogóle mam jakieś swoje miejsce? Też nie wiem. Zaczęłam się interesować tematem Romów nie dlatego, że chciałam. Musiałam się nauczyć, jak być z nimi, jak się zachować. A w ich świecie tylko matka daje tę wiedzę. Naśladuje się matkę. A mi nikt tego nie dał. Moja polskość? Że mogłam jednak żyć inaczej. Iść na studia. Zrobić doktorat. A nie od razu matka, żona. W rodzinie ojca śluby były bardzo wcześnie. Jedna dziewczyna miała 16 lat. Dopiero rok czy dwa lata temu poczułam się pogodzona ze sobą. Poczułam, że mam kompletnie w dupie, co oni o mnie myślą. Poczułam się lżejsza. A poza romskim środowiskiem wychodzę z banku i słyszę, ty kurwo cygańska. Tu i tam była mnie taka. Tu za ciemna, tam zbyt polska. I co tam na mnie nagadała? Nie będę ukrywał, jestem konserwatystą, ale i człowiekiem otwartym. Konserwatystą, który chce emancypować Romów. By pomagać Romom wychodzić ze stereotypów, musisz być konserwatystą, bo inaczej nie będą cię szanować. Jeśli zostałeś tak wychowany, to bez względu na to, w jakiej nowoczesności żyjesz, w jakim tempie zachodzą zmiany obyczajowe wokół ciebie, to wychowanie zostanie. Pozostały we mnie te podstawowe reakcje. Gdy kobieta przychodzi w dresie, wiesz, co by się działo, gdyby moja córka chodziła koło mnie w dresie, a ja chciałbym nauczać Romów o potrzebie rozmowy, nauki? Powiedzieliby, on nie jest wart tego, by go słuchać, bo nie potrafi wychować własnej córki. Skoro ona go nie szanuje, to my tym bardziej. A Joanna jest Romką, czy tego chce, czy nie. Ale też jest kim chce. Nie spodziewałem się, że będę miał córkę feministkę. Choć też jestem feministą. No, poniekąd. Pamiętacie taką rozmowę z Pawłem Piotrem Reszką, kiedy on chodził do matki tam, do bohaterki swojej, do więzienia i ona mu zaproponowała, żeby wyniósł gips. Prawda? I on wtedy powiedział, nie, ja tego nie wyniosę, ponieważ to jest złamanie prawa. Ja wtedy powiedziałem tak, że jakby, nie wiem, czy kojarzycie, bo trudno, żebyście tam pamiętali te wszystkie tam warsztaty, ale ja wtedy tak najpierw powiedziałem, że tak, no rzeczywiście to jest przestępstwo i też bym tak, a z drugiej strony potem wam się przyznałem do tego, że być może by mnie poniosło, bym powiedział tak, niech pani mi da, ja to przeniosę. I to jest ten moment tych granic, które są zawsze w reportażu dyskusyjnym. Znaczy Kącki mi przeszkadza, znaczy najbardziej w książkach Kąckiego przeszkadza mi Marcin Kącki. Pozwolę takie coś, ponieważ jest to gość, który jest w tych książkach bezczelny. Znaczy, ale zauważam też, że ta bezczelność, takie żulostwo Kąckiego reportera w jego książkach, jakby pozwala mu wejść w takie światy,
no, które rzeczywiście otwierają pewną przestrzeń. No bo pamiętam taką sytuację, kiedy żył jeszcze Juliusz Pec, no i Marcin był reporterem dużego formatu, ja wtedy kierowałem tym i mówimy, no słuchajcie, tego Peca opisać. Więc kolejna sprawa, tam wrócił ten Pec kolejny raz i no i oczywiście wszyscy się odbijali. Nie? Po prostu no, to było niemożliwe, żeby z Pecem gadać, on tam pojawiał się może w tych miejscach publicznych, ale tam było to po prostu takie dystanse. A Marcin wchodzi do jego domu. Nie wiem, nie pamiętam, jak mi relacjonowałeś, że tam czy nie dostanę szklanki wody, czy może herbata, coś, ale tylko na chwilę. Marcin włożył tą nogę w te drzwi, może pół nogi, a potem już był w środku. Potem już właściwie Juliusz Pec pokazywał mu te kompromitujące zdjęcia z jednym z papieży. No i to po prostu i... Mało tego, ja zapuściłem trochę włosy i się nie goliłem przez tydzień, bo usłyszałem, że on lubi takich chłopców, słuchajcie. I gdy on mi otworzył drzwi, spojrzał mi w oczy i usłyszał, że jestem z Wyborczej i że chcę napisać, to w jego oczach zobaczyłem najpierw błysk, nie, blokada, a później górę wzięła namiętność. I gdy on ze mną siedział, on potrafił mi zaprzeczać w oczy, mówiąc, że on nigdy nie molestował i trzymać mi rękę na kolanie. I to był świat. I mi dzięki temu udało się pokazać jego, wydaje mi się, bardzo skomplikowaną naturę. Bo reportaż, słuchajcie, nie jest tabloidowym tytułem. Jest skomplikowaną historią wielowarstwową, opartą na ludzkich namiętnościach. I to, jak sobie wyznaczy... I moim zdaniem lepiej jest sobie nie wyznaczać z góry granic. Dlatego, że wtedy to cierpienie spowodowane z tym, że nam się nie udało pokazać wielowymiarowości bohatera, a tylko jego płytką naturę, bo do tego właśnie może się sprowadzać, słuchajcie, wyznaczanie granic sobie, takich potężnych, wewnętrznych murów. Że pokażecie jedną warstwę bohatera. Ja wiem, tylko tu nawet nie chodzi o wyznaczenie, bo w zasadzie rozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, czyli o granicach reportażu, granicach reportera, prawda? Bo to jest granica tekstu. Na razie mówimy, ty decydujesz, czy wchodzisz, czy nie wchodzisz, czy śpiewasz tym, czy nie śpiewasz, ale potem jest granica jeszcze tekstu. Co ty dajesz do tekstu? Ty mówisz, że dajesz wszystko, okej. Okay. Więc, ale dla mnie to jest bardzo ważne, żeby to sobie przegadać. Bo na przykład pamiętam też Krolopa, pamiętam tą scenę, też będę oczywiście cytował z pamięci, czy przypominał sobie ją tak po paru latach, jak wystaje ta chuda noga tego maestro, umierającego właściwie, konającego maestro, ta chuda, goła noga spod pierzyny i obok siedzi Kącki, opisuje tą oczywiście chudą nogę tego potwora, prawda, tego pedofila i gada z nim, a tamten prawie się spowiada Kąckiemu, nie? I również się do mnie zaleca. Co? Umierający, słuchajcie, na AIDS pedofil zaleca się do mnie po prostu. To jest ta scena. Ona jest o tym, że on do końca życia, zaprzeczając temu, miał w sobie potężną namiętność, taką nawet nie tyle amoralną, co ludzką bardzo, bo moim celem było pokazanie... Tam też było, słuchajcie, wiele głosów oburzenia po Krolopie, bo przecież cała końcówka, te ostatnie 30 stron, to jest wywiad z umierającym człowiekiem, który się do mnie zaleca, leżąc półnagi w łóżku, a ja siedzę z nim i próbuję go zrozumieć jako człowieka. Tak? I ja pamiętam, że Paweł Goźliński nawet mówi do mnie, słuchaj, te pytania są niesmaczne, które ty tam zadajesz. No ale które jest niesmaczne pytanie? On mówi na przykład, no co pan czuje, czy panu coś podać, czy panu przynieść herbaty? Ja mówię, Paweł, chcesz mi powiedzieć, że kim on był wtedy? To był umierający facet, a moją rolą jest próba w zasadzie zmierzenia się z tym, jak bardzo skomplikowany jest ten człowiek. Dlaczego do tego dochodziło? I zobaczcie, że dzięki temu, że ja go traktuję jak człowieka, nie jak pedofila, okazuje się, że on w końcu jest zdolny do tego, żeby wyznać, że on również był molestowany. Że wtedy dopiero dowiadujemy się, jak to jest ważne, że pedofil jest również ofiara pedofilii. Że w 90% przypadków, jak mówią badania, pedofil to jest człowiek, który został w dzieciństwie skrzywdzony i później dokonało się zaburzenie jego psychorozwoju seksualnego. I to dostaje czytelnik. Nie opis bestii, tak jak wyście w Super Expressie przeczytali. Bestia czyha na dziecko. Tylko niezwykle skomplikowaną naturę ludzką, której nie wolno ocenić, tak sobie powiedzieć, bestia. Nie. Krolop jest skrzywdzonym chłopcem. Wtedy się robi to bardziej skomplikowane. Wtedy czytelnik jest jeszcze bardziej zmuszony do myślenia, do miarkowania się z jakimiś kategorycznymi sądami. No tak, tylko wiesz, tylko szczęście i nieszczęście polega w tej robocie na tym, w tej naszej robocie, że między czytelnikiem a tą bestią no jest na przykład potwór Kącki, prawda? No to znaczy jest reporter, krótko mówiąc. I coraz częściej, wiesz, mnie interesuje pytanie w
Właściwie kim jest ten reporter? Bo my się tak zasłaniamy taką figurą, no panie Jekącki, kim pan jest? No on tam pisarz, reporter, scenarzysta i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja ciągle nie wiem, kim jest Jekącki. Znaczy, kto idzie w moim imieniu do Oświęcimia, jedzie w imieniu do Oświęcimia i zadaje pytanie, dzień dobry, jak się panu tutaj żyje? Jak się pani tutaj żyje? Kim jest ten facet? Wiesz, tego mi zaczyna brakować. Znaczy, tak, bo pamiętam, jak pojechałem do Pragi na takie spotkanie autorskie i wiesz, pytanie, które nie pada w Polsce w ogóle. Tam padło jako drugie. Panie, a co u was z tym reportami? To jakiś bóg, półbóg ten reporter? Taki facet, który wszystko wie, odkrywa, ma taki patent na rację, na prawdę. Ale ty masz taki, ja się nie spotkałem z taką recepcją reportera. Takie pytanie było tam, wiesz, w Pradze, takie pierwsze zadane. I to rzeczywiście, jak zobaczysz, jak mierzysz na przykład reporterów jakąś popularnością, taką rock'n'rollowością, znaczy to prawie jak gwiazdy rock'n'rolla. Ale tak jest w Polsce? No, tak, w Polsce, tak. A to nie spotkałem się z czymś takim. Nie, poważnie? Ale tak, a mówisz teraz poważnie? No, że jakby sięgamy, mamy takie specjalne prawo opisywania prawdy, prawda? Że to jest, wiesz, że my docieramy do prawdy, że my możemy na przykład, że ten reporter w imieniu czytelnika dociera do tego prawdziwego krolopa, albo do tego prawdziwego peca, albo wiesz, nawet potrafi uwodzić tego peca. Ale to wiesz co, Wodziu, ja tak nawet nie postrzegam, ja tak siebie nie postrzegam, ja siebie postrzegam jako trochę wiecznego chłopca, który szuka przygód. Reportaż jest, słuchajcie, nieustannym przekraczaniem granic. Nie zbliżaniem się do nich, ale przekraczaniem, moim zdaniem. I dlatego jest... Myślę, że reportażem na pewno nie powinien się zajmować ktoś, kto jest zdegenerowany moralnie, ale na poziomie zupełnie... na zwykłej empatii międzyludzkiej. Natomiast... A myślę, że też takie osoby się nie gardzą do reportażu. Myślę, że to, o czym mówiła Joanna, ja się z tym nie zgadzam. Przyzwoitość. Ja nie wiem, co to jest dla Joanny przyzwoitość, co to jest dla mnie przyzwoitość. Ja nie lubię definicji, ale myślę, że te wewnętrzne granice, które mamy, powinny... Słuchajcie, to nie jest tak, że każdy z nas ma tą samą busolę. Każdy ma inną busolę. Te wskazówki się jednak wychylają. One nie są na sztywno co do milimetra, one mają widełki zawsze. Jeden ma taką busolę zachowań, drugi ma inną busolę. Dlatego myślę, że każdy powinien... Ja myślę, że nie będę się nigdy posługiwał busolą Joanny, a Joanna moją, ale będę się posługiwał swoją busolą. I myślę, że to jest uczciwe. Jak byłem mały, to Cyganie byli moimi sąsiadami. Chodziliśmy razem na czereśnie, na kradzieże, także z Romkiem. Raz weszliśmy do ogrodu takiej emerytki. Bierzemy się za wspinanie, a ona, 70-latka, siedzi na drzewie i zaczyna złazić z kijem. Albo do kina wchodziło się bocznymi drzwiami. Jeden odciągał kasjerkę, a reszta wchodziła. Na mnie moi Cyganie mówili sznycel. No bo matka robiła mi kanapki. No taki chleb z kotletem, którym ich częstowałem. Ja Romom dużo zawdzięczam. Patrzę dzięki nim inaczej na świat. Nie biało-czarno, nie prawda, fałsz. Oni są mistrzami życia, egzystencji. A wielu naszych tego nie rozumie, bo nie chcą ich poznać, nie rozumieją tej specyfiki przetrwania. Dzisiaj jestem u Romka konsultantem do spraw romskich, bo rozumiem ich kulturę. O, ostatnio miałem rozmowę z naszymi, którzy pytają, dlaczego Romowie nie podają do sądu, a tylko w swoim gronie sprawy rozstrzygają. Bo taką mają kulturę i to trzeba zrozumieć. Ale to pojmie tylko ten, kto się z nimi wychował, tak jak ja. W 81, jak był ten pogrom, no powiedzmy sobie szczerze, że niektórzy Romowie sobie na to zasłużyli, bo ludzi kłuło w oczy, że władze pozwalały. No jak to? No gdyby władza przyszła do Roma i zapytała, skąd ma ten samochód, jak zarobił, to zaraz by wyszło, że wiele spraw jest niejasnych i ludzie to widzieli. Wszyscy jednak widzieli, że UB brało od nich łapówki, a Romowie niestety się z tym obnosili. No ja sam pamiętam, jak nieśli magnetowid do szefa bezpieki. Ten pogrom, to było dużo strachu, dużo lęku. Pamiętam, jak stałem na czatach i mówiłem Romkowi, kiedy może wyjść, bo byłem uznawany przez nich za swojego. Przez to byłem dyskryminowany wśród Polaków. Ale ja stanąłem po stronie Romów, bo mam w sobie tolerancję. No i jeszcze te sprawy żydowskie. Jakie? Wasze ulice, nasze kamienice. Bo tak było i w Oświęcimiu. Społeczność żydowska zawłaszczyła pewne dziedziny życia, więc emocje wśród ludzi były duże. Gdy ktoś mówi, że Żyd oszukiwał przed wojną, a podczas wojny mu się pomagało, to jest realizm, a nie antysemityzm. Ale jedwabne? Jakby nie wiedzieli, z czym się to wiązało.
Głos Polski brzmiał słabiej niż Grossa, bo nie było polityki historycznej, zwłaszcza w PRL-u, gdy zaniedbano historię. Także trzeba mówić o żydowskiej finansjerze, o tym, że Żydzi byli najpierw ofiarami, a potem sprawcami, bo co drugi Ubek, czy inny Drań, czy brat Michnika, to miał przecież korzenie żydowskie. Także ludzie mają jakieś powody, by myśleć swoje. I Kaczyński zadbał w końcu o prawdę historyczną. Jaką prawdę? No to weźmy Niemcy. Weźmy Niemcy, te filmy, w których pokazują nasze AK, nasze dobro narodowe. No w jakim świetle? W jakim świetle pokazują? Społeczność żydowska szuka prawdy, gdy ma przed sobą słabszego. Mają te pieniądze w szwajcarskich bankach, próbują dzielić włos na czworo. Nie, ja nie jestem nacjonalistą. Nie, ja jestem tylko prawicowym narodowcem. Działaczem PiSu. Startuję do Rady Gminy. Byłem ostatnio na Węgrzech. Imponuje mi Orban, bo zobaczyłem tam patriotów, normalnych, zaangażowanych, kochających swój kraj. Tak jak Kaczyński, mąż stanu, który ma wartości. Jak rozumieć tamten czas? No to trzeba pamiętać, że przez ten obóz mieszkańcy mają tu poczucie krzywdy. Wydaje im się, że zostali naznaczeni. Były momenty, gdy obóz był całym miastem i ludzie tracili do tego szacunek. Każdy cmentarz powinien mieć swoje granice, żeby można było żyć. Wiecie co, nie chcę, tam jest strasznie dużo, o wielu rzeczach mówimy, dużo tutaj padło słów i nie chcę jakby naprawiać ich też, czy komentować, bo to bez sensu, ale pamiętajcie, że głos ma tutaj głównie Marcin Kącki, ja dużo gadam a na przykład Joanna, czy wy właśnie mówicie pewnymi hasłami, mówicie krótko i to ja to doskonale rozumiem, znaczy przyzwoitość w słowach Joanny mogła znaczyć zupełnie co innego, by trzeba to rozwijać, gdyby Joanna miała taką szansę rozmowy z nami, jaką my z Kąckim mamy, to by tutaj po prostu nam przygrzała i powiedziała, o co chodzi, ale po prostu jesteśmy tutaj w takich relacjach trochę mentor, gość i trochę uczestnicy tego studium, więc rozumiem pewne uproszczenia, które być może są krzywdzące dla was, ale no takie nawet odpytywanie, czy wstaniesz i zaśpiewasz hymn, czy nie, jest już taką trudną sytuacją, bo każdy z was by pewnie powiedział, mógłby godziny na ten temat odpowiadać i niuansować to wszystko, no ale to są takie reguły gry tego warsztatu i z wszystkimi kosztami tego musimy to przyjąć, dobra? Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Dobra, dziękuję wam. Słuchajcie, te granice, mówiliśmy o tej granicy, którą możemy nazwać granicą takiej intymności bohatera, bo to jest oczywiście związane z starym wątkiem w reportażu, czy takiej refleksji nad reportażem, czy można krzywdzić bohatera. Marcin jest z nami? Tak. To jest bardzo trudne, bo czasami jest tak, że jesteście wręcz świadkami sytuacji, która jest niezwykle intymna. Przykład? No wyobraźmy sobie, że siedzicie z bohaterem w kuchni i wchodzi jego żona, zaczynają się kłócić. Prawda? I teraz temat kłótni. Może to być banalny temat kłótni, że nie wyniósł śmieci i tak dalej. To każda taka scena oczywiście coś mówi o bohaterze. Prawda? Jeżeli siedzimy z bohaterem, załóżmy, że siedzimy z bohaterem i on ma w jego salonie, w kuchni i on ma na przykład pozycję społeczną człowieka zbudowaną na mężu stanu i niezwykle silnej osobowości. A jesteście świadkami sytuacji, gdzie wchodzi żona i mówi, jak skończycie wynieść śmieci i tamto sprzątnij, ja będę tam o 20. To nagle zdajecie sobie sprawę z tego, że jego osobowość sceniczna, nazwijmy to, stoi chyba jednak w pewnym rozkroku z rzeczywistością, że jesteście chyba świadkami tak naprawdę zdekonstruowania pewnej scenografii. To jest, myślę, ważne, bo to pokazuje, bo nie sprowokowaliście jako bohaterowie pewnego zdarzenia. To zdarzenie się zdarzyło i tak naprawdę weszliście za kulisy. I sądzę, że takie kulisy są ważne i ciekawe, bo jednak reportaż, słuchajcie, nie jest budowaniem scenografii i fasad. Od tego jest public relations, rzecznik prasowy i inni. Reportaż jest od tego, żeby to dekonstruować, żeby pokazywać, co jest rzeczywistością zakulisową, czyli tą właściwą, która powoduje, że tworzą się scenografie. I to jest na przykład taka intymność, która wydaje mi się jest bardzo zrozumiała, że ją pokazujemy. Chociaż może się też pojawić sytuacja, w której ta rozmowa jest o wiele głębsza, że jesteście świadkami sceny, w której wchodzi żona i mówi o jakimś zaognionym konflikcie z mężem wewnętrznym,
związanym z obyczajowością lub z innymi. I ona na przykład nie ma żadnego związku z tematem. Ona nie powoduje, że pokazujemy więcej rzeczywistości, tylko jest po prostu prywatną ich sprawą, która nie ma związku ani z tematem, ani z postacią tego człowieka. I ja mam taki zwyczaj, bo pewnie wiecie, że książka nie podlega autoryzacji, bo ona nie jest wrzucona w ten rygor prawa prasowego. I ja mam taki zwyczaj w książce, że zdarza się, że bohaterowie przy długich, długich rozmowach, najdłuższa rozmowa w Oświęcimiu to jest chyba 9 godzin, a później na drugi dzień jeszcze 4 godziny dopytywania, bo ja sobie to spisywałem w nocy, musiałem później wyjechać, pomyślałem, to ja szybko dopytam bohatera, bo na pewno wiele rzeczy mi umknęło. I zdarza się, że bohaterowie w tej intymności dokonują nie tylko autoterapii, ale również rozrachunku z otoczeniem i na przykład z najbliższą rodziną. I już nie pamiętam, w którym reportażu to było, gdzie bohater mieszkając z siostrą, z jej mężem i z matką, opowiedział o kulisach tego, dlaczego mu się tam źle żyje. One nie wnosiły szerszego obrazu do rzeczywistości. Mówiły więcej o bohaterze, ale ja takie reportaże wtedy wysyłam, takie monologi wysyłam do autoryzacji. I nawet nie nazywam tego autoryzacją, nazywam to taką wewnętrzną potrzebą tego właśnie, żeby po takiej lekturze czytelnik się ani więcej nie dowie, natomiast można spowodować kompletną demolkę takich relacji. I pamiętam, że wysyłam taki reportaż i wtedy mówię, proszę się zastanowić, czy bo czasami słuchajcie tak, że bohater chce tego, on mówi, dosyć mam takiego życia, niech pan to napisze. A ja mówię na przykład, a czy nie lepiej siąść z tą rodziną i sobie o tym porozmawiać? Bo ja wiem, co robi machina medialna z ludźmi. Ludzie często nie wiedzą, co ta machina medialna zrobi z nimi, prawda? Że pewne fragmenty będą wyrwane tylko i wrzucone na Facebooka w postaci screenshotu. Że zobaczcie, ten sobie nie radzi, albo że takie rzeczy mówi o swojej siostrze. I wtedy pozwalam bohaterowi, żeby się zastanowił nad tym, czy ta... Bo mi się nawet zdarzyła sytuacja, że chyba była w tej historii, ale tak jak mówię, nie pamiętam, że kiedy ja mu to sugerowałem, on mówi, proszę pana, pan chce przekłamać, chce pan, żebym ja to wyrzucił, ale moja siostra taka jest. On sobie nie zdawał sprawy z konsekwencji tego, co będzie w książce. Przecież oni mieszkają w jednym gospodarstwie. Pamiętam, że na pewno on to zniuansował jednak, bo zadzwonił do mnie kilka dni później i powiedział, wie pan co, sorry, byłem wtedy wzburzony. Po prostu to było, nie powiedziałem panu, wtedy też była awantura, ja chcę jednak to usunąć, prawda? Czyli on potrzebował tego czasu, żeby zdać sobie sprawę, a to naprawdę nie była historia, która cokolwiek by poszerzała o temacie, tylko on naciskał, żeby... Więc takie rzeczy się zdarzają. Jeżeli jedna opowieść może przez machinę medialną skrzywdzić bohatera, a druga nie może, znaczy jedną dajemy, drugą nie, to kto właśnie decyduje o tym? Marcin Kącki? Przecież ty też nie jesteś w stanie przewidzieć, jak działa machina medialna, prawda? Mamy przykład najprostszy Szczygła, który w tym tekście Śliczny i Posłuszny wskazuje tą nauczycielkę, prawda? Tą wtedy chyba jakąś tam nauczycielkę, która tam zakotowała to swoje dziecko i niechcący doprowadza właśnie do linczu na tej kobiecie, takiego internetowego linczu. Cały pełen dobrych intencji, znający się na mediach, znający się na wszystkim, facet, który był redaktorem dużego formatu, prowadził wtedy duży format i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie odszedł z dużego formatu jako redaktor. A ty rozmawiałeś później z Mariuszem, bo ja nawet nie wiem, czy on czegoś żałuje w tym reportażu, czy... Nie, on był bardzo... Nie, on no, żałował, że tak się udało bardzo łatwo znaleźć tą kobietę i ją tam namierzyć, więc to jest, wiesz, także mi chodzi o to... Co A tak, to... rzeczywiście, tak, tak. Chodzi mi o to, jak ty decydujesz, czy ta opowieść może zaszkodzić bohaterowi, czy nie? Czy... Ja mam bardzo... Nie, bo ta busola, busola, o której mówisz, to jest twoja busola, ale jeszcze mamy busolę tego bohatera twojego, prawda? Który ale jest jeszcze dziesiątki tysięcy busol czytelników. Czytelników, no właśnie. Jest krytyków, redaktorów i te busole się zderzają i stąd się bierze konflikt, że inaczej rozumiemy pewne kategorie etyczne na przykład, prawda? Stąd się biorą. Ty jesteś w środku, ty tworzysz tekst i ty trochę decydujesz o tym, prawda? Ja nie mam większych problemów z osobami publicznymi. Co? Nie mam większych problemów z osobami publicznymi. Jeśli mam do czynienia z osobą publiczną, która mówi, lub ja jestem świadkiem pewnej intymności, albo ja ją odkrywam, to mam tutaj mniejsze problemy, ponieważ osoba publiczna jednak, pamiętajmy, jest jakimś liderem opinii, wyznacza pewne kanony zachowań, nie wiem, etyki, powinna być wzorem
w przypadku chociażby polityka. Zawsze mam większe wątpliwości, oczywiście poważniejsze, gdy jest osoba prywatna, która nie ma wpływu na rzeczywistość, ona nie jest determinantem pewnych zachowań, nie daje pewnych złych przykładów czy dobrych. To jest na przykład najprostsze takie odróżnienie, że ta osoba prywatna... To może, no właśnie mamy tego przykład tego starca, prawda? Bo musimy się zastanowić, że ty mówisz, że jesteś reporterem. To ja nawet nie używam takiego słowa, ja mówię, że jestem dziennikarzem. A jednak jednym z elementów dziennikarstwa podstawowych jest deszyfracja rzeczywistości. To znaczy właśnie, a zwłaszcza dzisiaj, słuchajcie, kiedy mamy kult PR-u i wizerunku, to rzeczywistość jest bardzo silnie zamulana przez różne środowiska i grupy, które chcą, żeby ten taki czy inny wizerunek był powielany. W zasadzie jaką swoją rolę widzę jako dziennikarza w deszyfracji tej rzeczywistości. Dobrym przykładem tutaj byłaby historia, końcowy rozdział z Oświęcimia, gdy ja zostaję zaproszony przez starostę oświęcimskiego na grilla. Jak się nazywa ten starosta? Zbigniew Starzec. Właśnie, o tym chcieliśmy porozmawiać. I sytuacja jest o tyle fascynująca, że ja przychodzę do, ktoś mi poleca rozmowę z nim, ja przychodzę do jego do gabinetu, to się chyba tak zaczyna w tym tekście, ale on mówi, że nie ma czasu, ja go nie znam w zasadzie, jesteśmy per pan, widzimy się 10 minut, on mówi, ale zapraszam pana na grilla. Słuchajcie, myślę sobie, świetnie, wspaniale, poznam bliżej człowieka, prawda, przychodzę na tego grilla i pierwsze co widzę od razu, to jest scena, w której znaczy, trudno się rozmawia, jak już idę i z nim siadam, bo straż pożarna 10 metrów dalej piłuje wielkie drzewo na jego ogrodzie. I on mi tłumaczy, że tutaj to chwilę potrwa, wie pan, ale to są strażacy, a żyją jak bąk w dupie, tam w kobylej dupie, ja ich tam opłacam, daję im kasę, dotacje, więc poprosiłem tu chłopaki mi porządeczek zrobić z tym drzewkiem. No, od razu na dzień dobry jesteśmy świadkami pewnego jednak zaburzenia związanego z godzeniem życia prywatnego i publicznego. I widzę też, ja go nie znam, i widzę, że on coraz bardziej się fraternizuje, on coraz bardziej skraca dystans. Jest takim chłopem, który tam tu krzeknie, tu powie, tutaj opowie jakiś dowcip. Znaczy jest człowiekiem z takiego świata polityki, którego jeszcze dobrze nie znamy, bo my mamy ciągle wizerunkowość polityczną studia telewizyjnego, gdzie dwóch postawnych panów najczęściej, bo przecież panie się rzadziej zaprasza, bo jednak faceci są kogutami, więc lepiej jest odbierane przez widza, gdy mamy taki spór. Nieprawda bardziej, że wszyscy przerobiliśmy Lepera, prawda? No właśnie. No, poczekaj, ja Lepera opisywałem i też dokonywałem ja dekonstrukcji. No właśnie, ale o Leperze bym pogadał przy okazji, ale chodzi o to, żebyś tak nie poleciał też. Trzymajmy się tego starca, bo jednak pijesz z nim browary i to do browary do upadłego. Znaczy podtrzymujecie się nawzajem, wychodząc potem z tego grilla. I teraz... Ja nie umiem takim językiem newsowym rozmawiać, bo ty ciągle, jakbyśmy pisali artykuł newsowy, daj powiedzieć coś, kurde, to nie jest takie proste. Siedzimy na tym grillu. Ale teraz nie piszemy reportażu, tylko rozmawiamy o reportażu. Straszny moderator. No. Idziemy sobie, siedzimy, pijemy, bo to jest taki moment, gdy on opowiada o tym grillowaniu też, więc mamy tę scenografię, ale w pewnym momencie on zaczyna, ma taką lodówkę na tym swoim ogrodzie, i wyciąga z tej lodówki dwa piwa i mówi, proszę pana, piwo z Dachau. Ja mówię, a dlaczego z Dachau? I teraz to jest ważne, bo pytanie, opisywanie pewnej berwerii alkoholowej niesie w sobie olbrzymie ryzyko, prawda? Dlatego, że wszystkim w trakcie picia puszczają zawory. I tutaj nie chodzi o to, jak to opisać, ale po co to opisać. I teraz, jeśli mamy to symboliczne piwo z Dachau, ja się dowiaduję, że Dachau jest miastem partnerskim, do którego on z grupą radnych jeździ raz na jakiś czas, żeby się tam po prostu narąbać, to mamy do czynienia tak naprawdę z obyczajowością tego środowiska politycznego. Tak? Czyli ja już wtedy opisując to, że my pijemy, nie pokazuję sytuacji wyjątkowej. Ja opisując to, pokazuję schemat pewnego działania, które tam się odbywa. Że tak tam właśnie polityka wygląda w mojej miejscowości. Że się zaprasza na... Że jeśli człowiek, który zaprasza reportera, gdy ja mu mówię, że książka, reporter i tak dalej, nie ma żadnych oporów z tym, żeby w zasadzie otworzyć lodówkę i powiedzieć, musimy ją opustoszyć, 20 piw z Dachau. Jeśli mi opowiada o tym, jak się tam robi interesy, jakie są kulisy wycinania się w polityce, jeśli co chwilę podbiega do straży pożarnej, która mu podlega i moderuje temu, to tak naprawdę mamy wtedy, ten alkohol staje się tylko dodatkiem do pewnego mechanizmu, na jakim pracuje ta maszyna polityczna. Nie mamy sytuacji, w której ja przechodzę obok płotu i mówię, cześć Zbyszek, myślę sobie, o, piję piwo, to może coś z niego wyciągnę.
tylko to bohater nie tylko prowokuje, ale wręcz stwarza sytuację, która zostaje uznana przez niego za zupełnie normalną, środowiskową sytuację robienia interesów politycznych. To tak najkrócej mówiąc o tej. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, po co to zrobiliśmy, prawda? Właśnie po to. A Marcin, jeśli można tak zadać takie pytanie, a może to jest tak, że on wprowadza cię w świat prywatny, intymny, który uważa, że jest tylko jego światem, znaczy takim, który nie jest do opisania. No tak jak ty byś wyłączył pewną jakąś tam swoją sferę, a zaszczycać się taką prywatnością, że ona jest taka śmieszna, to inna sprawa, że ona pozwala dopowiedzieć tą rzeczywistość, to też jest prawda, tylko być może można użyć innych środków, żeby dopowiedzieć tą prawdę o tej współpracy między Dachau a Oświęcimiem, co też może być tak, że oni rzeczywiście współpracują i to jest współpraca merytoryczna i tam ustalają pewne rzeczy, które są też dla ciebie istotne jako reportera, to znaczy jak żyć przy Dachau, jak żyć przy Auschwitz na przykład, a potem idą sobie na piwo i konsumują to partnerstwo inaczej. I to jest tylko część prawdy, to co ty odkryłeś. Ja myślę, że każdy, że to jest to samo co wcześniej, ja myślę, że gdybyśmy tam wysłali mnie, Badera, nie wiem, Włodka Nowaka, to myślę, że każdy właśnie by to przefiltrował przez to, co mówi Włodek. Być może każdy użyłby innych środków. Ja myśląc środki, nie myślę o technice robienia reportażu, technice pisania. Tak naprawdę myśląc środki, to jest nasza wrażliwość. Co my chcemy pokazać i w jaki sposób. Ja w przypadku tego starosty postanowiłem zrobić rzecz najuczciwszą, jaką mogłem. Oddać język, styl, sposób, wszystko jeden do jednego. Nie masz racji, co do tego, to znaczy każdy z nas pewnie musi tutaj sam rozstrzygnąć tą zasadę autoryzacji. Czy musi... To jest też, słuchajcie, kwestia osobowości. Jeśli czujecie, że się boicie i chcecie ulec politykowi, okej, wasza sprawa, bo później jest wojna, pamiętajcie. Jeśli piszecie tekst, który jest konfrontacyjny, pokazuje, dekonstruuje rzeczywistość, obala mity, zdziera scenografię, to spodziewajcie się, że ten tekst się nie skończy, kiedy wy go napiszecie. Dopiero po tekście trzeba go obronić. Masz zupełnie rację. Masz zupełną rację co do polityków. Ja tak się oczywiście zastanawiam, polityka, polityk, to znaczy jak myślę o politykach zawodowych, to trochę inaczej podchodzę do polityków samorządowych, tak? których wybierają ludzie, którzy... Tak, to prawda, tak. Są jakby takimi, wiesz, urzędnikami od takiej lokalnej opowieści, prawda? Takiej lokalnej narracji, którzy między innymi mają strzec tych lokalnych opowieści, co jest bardzo ważne akurat w Oświęcimiu, bo ty właściwie o to pytasz, prawda? Ja tylko jeszcze wrócę, Włodek, bo wyobraźmy sobie sytuację z tym starostą, że ja na przykład nie piszę o pewnych rzeczach, których jestem świadkiem. O straży, o innych i tak dalej, prawda? Czyli nie piszę o sytuacjach, które są co najmniej wątpliwe moralnie z punktu widzenia życia społecznego. Czy ja jestem wtedy uczciwy wobec czytelnika? Nie, to wiesz, ja powielam niejako, wtedy bym powielał narrację męża stanu, która jest nieprawdziwa, prawda? Czyli zamiast reportażu tworzyłbym wizerunek PR-owy tego człowieka. Oczywiście. Byłbyś wtedy nieuczciwy, tylko pytanie teraz, czy jesteś uczciwy wobec czytelnika, którego angażujesz w opowieść, w taką dużą, wielką, na tam kilkaset stron, odpowiedź na pytanie, jak pani, panu się żyje blisko dawnego obozu Auschwitz, prawda? I czy teraz ten pijący z tobą starzec kolejnego browara, ten starosta lokalny, jest w ogóle jakąś opowieścią, która nam coś tutaj daje, prawda? A jeszcze kończy książkę. Więc tylko takie mam pytanie, ale być może masz rację. No dla mnie było tak, dla mnie było to bardzo tak, bo to jest jednak, jak to sobie przeczytać, to jest rozmowa jednak o tym, jak się żyje w cieniu muzeum i jak wygląda współpraca w tym zakresie. Plus te różne dygresje, których on nie był w stanie pohamować, bo chciał przedstawić, słuchajcie, no to jest jednak typ cwaniaka, tak? On pokazując, czy też on krzycząc do strażaka, ej, co mi tutaj wycinasz, on tak naprawdę chciał pokazać tyranię władzy. Jak on traktuje tych ludzi, jak on traktuje podległe sobie jednostki. To jest obraz tego, to jest obraz, jak się żyje jednak w Oświęcimiu. Jeśli ktoś wybrał tego człowieka na starostę, czyli na lidera w zasadzie działania samorządowego, to jak jest niżej, wtedy jest pytanie. Kim są ludzie, którzy biorą z niego przykład, jego urzędnicy, podwładni, jak wygląda to życie? Może brak pewnego rozwoju społecznego jest spowodowany właśnie tym, że tacy ludzie rządzą tym miastem. To są te odpowiedzi, które już zostałem czytelnikowi. Piszesz książkę, właściwie pewnie o tym myślisz. Jaki to jest komunikat dla mieszkańców Oświęcimia? To twoja książka. Co im mówisz?
Nie wiem, słuchaj, to jest ja też nie wiem, wiesz, czy to jest książka dla mieszkańców Oświęcimia. Ale dla nich też, no daj spokój, no oni też czytają. Jest, tylko gdybyś mnie, łatwiej mi jest odpowiedzieć na pytanie, czym jest ta książka dla nas w Polsce, to myślę, że powinna trochę też zawstydzać właśnie. Zawstydzać i mówić o tym, że są takie miejsca skazane kulturowo i historycznie na pewien niebyt, a jednak tam mieszkają i żyją ludzie. No i? Ja bym chciał, żeby ktoś, kto przyjedzie, pojedzie sobie na kurs autokarowy, turystyczny, szlakiem Wawel, Wieliczka, Auschwitz, żeby po przeczytaniu mojej książki również poszedł do miasta. Mieszkańcy Oświęcimia mogą zrobić z tą książką to, co zrobili mieszkańcy Białegostoku. Mogą się oburzyć, mogą dyskutować, mogą się kłócić. Byleby to, wiesz, było konstruktywne i do czegoś prowadziło. Ja teraz, jak byłem parę dni temu, powiedziałem Romkowi Kwiatkowskiemu: Romek, wy musicie tutaj w mieście, teraz w książce, zrobić wielką debatę o pogromie. Przegadać, przedyskutować. To już jest wasza decyzja, co wy z tą książką zrobicie. No tak. Moja część roboty się skończyła. Natomiast to jest ta wiadomość dla mnie, prawda, że jest to miasto, żyją tam ludzie. Tylko czy Kącki mówi w tej wiadomości do mnie i oni, ci ludzie, mają prawo tam żyć. Mają prawo do życia i mają prawo do tego, żeby była wyraźna granica między cmentarzem a życiem. Czy nie? Czy tego nie mówisz? Czy tego już... Tego nie wiem, słuchaj. Tego nie wiem, ale też ja nie chcę mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami te pytania są... Jedno z pytań tylko. No, to nie są wszystkie pytania. Tych pytań jest, słuchaj, 50 możesz mi zadać. Ja ci powiem, że nie szukam tych odpowiedzi do końca, że ja też nie chcę, wiesz, być kategorią. Wiesz, wszystko jest w książce. To jest moja rola tak naprawdę, wiesz, ja nie lubię tej roli, że po książce trzeba spotykać się z Włodkami Nowakami, ze wszystkimi innymi, odpowiadać na tysiące tych pytań, bo mnie to trochę męczy, szczerze. Myślisz, że spotkanie z Kąckim jest takie przyjemne? Ja tego, to nie jest najlepsza część tej roboty. Najlepsza część to jest rozmowa z ludźmi właśnie i pytanie, niech pan mi coś opowie ciekawego o swoim życiu. Natomiast dlatego ja, wiesz, nie przygotowuję sobie zestawu odpowiedzi, nie chcę nawet ich znać. No ja tak, bym wolał zostawić te odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie masz gotowych odpowiedzi, tylko teraz sobie na ten temat rozmawiamy i że może coś ci przyjść do głowy i co chcesz powiedzieć. Wolałbym to zostawić czytelnikom, wiesz, nie naprowadzać ich na to, bo może wielu obejrzy to nasze nagranie i pomyśli sobie, no dobra, mam syntezę, facet tu się w ogóle mądrzy, wszystkie rozumy zjadł. No nie zjadłem, nie wiem, nie mam pojęcia właśnie. Znana odpowiedź. A gdybyś tak miał tą jednak wiadomość przekazać książką mieszkańcom Oświęcimia, jednak tym twoim bohaterom, którzy rozmawiały, przekonały do rozmowy, którzy, wiesz, opowiedzieli nawet takie czasem... Tam jest taki facet, który opowiada o swoim ojcu, który popełnił samobójstwo i ty właśnie tak trochę dopytujesz, w końcu nie dowiadujesz się i to zostawiasz. I to jest mnóstwo takich... To jest człowiek, pamiętaj, który później bierze udział w pogromie. No właśnie. No. Więc, to tu odpowiadać, wiesz. Wiadomość tutaj... poza tym, że musicie debatę na temat pogromu zrobić w Oświęcimiu, jaką byś wiadomość tam im zostawił? Wiadomością jest książka. No to, co się powie poza książką, to już są słowa. Dobrze, a gdybyś był burmistrzem Oświęcimia? Nie chciałbym być burmistrzem Oświęcimia. No, nie nadaje się. Ja współczuję. Nie nadaje się na stanowiska, w których trzeba, wiesz, dyplomacji, nieustannego balansu między różnymi interesami. Tak, bo to jest nieustanny balans, prawda, tam? Nieustanny balans w balansie, bo jak jesteś burmistrzem w Szamotułach, to też balansujesz między różnymi układami, interesami. Wiesz, temu dasz na plac zabaw, tamten się obrazi, bo nie ma na szkołę, na tablicę. To są jednak funkcje, które wymagają umiejętności niezwykłego balansowania i zaspokajania jednak interesów, zwłaszcza w warunkach demokracji, która, jak wiemy, potrafi gdzieś później bezwzględna, nawet jak się robi rzeczy najważniejsze i też podatna na populizmy. Więc to nie do mnie pytanie, panie Włodku. Ale panie Marcinie, ale nie mówimy o Szamotułach, tylko mówimy o Święcimiu i tam balans jest innego rodzaju, prawda? A wiesz, jaki to jest mieć komfort powiedzieć, że nie na wszystkie pytania ma się odpowiedzi? Tak, zebrać materiał i wyjechać. Zebrać materiał i go opublikować. Ja nie zabieram materiału do szuflady. Ja ten materiał opublikowałem po to, żeby ludzie sobie szukali odpowiedzi. No nie, myślałem, że masz jakieś takie swoje refleksje na ten temat, jak tym ludziom pomóc, bo oni są też w takiej biedzie, wiesz, jak sobie z tym poradzić, prawda? Pewnie to nie jest tak, że oni... Bo to jest ten spór o to, czy ta pamięć przetłacza, tam jest za dużo pamięci,
czy tam to jest jakieś niepamiętanie, czy to jest jakieś zaniedbanie, czy właśnie może to jest przytłoczenie pamięcią, takim obowiązkiem pamiętania i to według takich scenariuszy kulturowych już gotowych, których się od nich wymaga, prawda? No to jest, wiesz, to jest bardzo trudne. To jest, tej odpowiedzi się nie da udzielić także z tego powodu, że to wymaga lat edukacji chociażby i woli porozumienia. To nie jest tak, że muzeum się nie potrafi dzisiaj pogodzić z miastem i porozumieć. Nagle. To jest konflikt od początku istnienia muzeum. Od początku istnienia muzeum był konflikt między muzeum, które jest cmentarzem, a miastem, które jest życiem. I wiesz, jeśli ty mnie pytasz, co odpowiedzieć ludziom, którzy żyją w tym konflikcie od 70 lat, panie Włodku, ja mogę napisać książkę, ale nie encyklopedię. No, to jeszcze byłoby gorsze. Myślę, że tak. No dobra. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Obejrzymy sobie czytanie Pogromu i życzę ci na następnych książek. Jakieś miasto portretujesz? Warszawa. Teraz do Warszawy, słusznie. Będą pytania o to, jak żyć Warszawą. Ja też tobie dziękuję, Włodku. Tobie również życzę kolejnych reportaży i książek. A państwu, no, życzę państwu tych, może państwu się uda znaleźć te odpowiedzi na te wiążące pytania kolegi Nowaka, bo to nie są łatwe pytania i odpowiedzi też są jeszcze trudniejsze.